Dzień dobry Państwu. Szanowni Państwo, bardzo serdecznie witam na spotkaniu obywatelskim organizowanym przez Platformę Obywatelską. Dzisiaj jest taka akcja, że we wszystkich powiatach na terenie województwa zachodniopomorskiego organizowane są spotkania. W Goleniowie na to spotkanie zaprosiliśmy. Dziękuję bardzo za przyjęcie zaproszenia panią premier Ewę Kopacz. Pana posła Tomasza Nowaka. I wszystkim w Goleniowie znaną goleniowiankę panią poseł Magdalenę. Proszę Państwa, formuła jest taka, że chcemy zaproponować rozmowę o Polsce, o regionie. Nie ma żadnych określonych tematów, jesteśmy do dyspozycji, ja pozwolę sobie moderować to spotkanie. Więc ogólnie, jeżeli ktoś z Państwa chciałby, to już taka techniczna uwaga, zabrać głos, zadać pytanie, bardzo proszę o zgłoszenie. Przekażę mikrofon, będzie możliwość, będę pilnował kolejności, więc proszę się nie bać, każdy dostanie swoją szansę. I żeby nie przedłużać, rozpoczynamy, oddaję głos posłom. Współgospodarz, bardzo proszę pani Magdalena. Czy ja to włączam, czy to jest włączone? Proszę Państwa, ja naprawdę jestem zaszczycona, że pani premier Ewa Kopacz zechciała przyjąć zaproszenie na spotkanie w naszym Goleniowie, ukochanym przecież naszym miejscu, w którym żyjemy i żyjemy coraz lepiej. Że nie Stargard, nie Szczecin, nie Kołobrzeg, nie Koszalin, a wygraliśmy tę konkurencję. Naprawdę dziękujemy bardzo pani premier za udział, za bycie. Dzisiaj, zaraz po przylocie, pani premier poprosiła o uwiezienie jej po Goleniowie, co z wielką satysfakcją i przyjemnością zrobiłam, sama wspominając te rzeczy, które jako radna powiatu i jeszcze wcześniej radna gminy inicjowałam, wiele z nich skończonych. Warto sobie czasem tę historię przypomnieć, bo mamy powody do tego, żeby się czuć dumnie z tego, co zrobiliśmy, gospodarując w tym miejscu mądrze, rozsądnie, ekonomicznie, ale także nie zapominając o tym, że budżet gminy to nie jest powód, dla którego mamy oszczędzać i wkładać na kubki gdzieś tam właściwie oszczędności, tylko we właściwy sposób inwestując, przysparzać pożytku wszystkim mieszkańcom i czynić ich życie tutaj wygodniejsze. Witam bardzo pana burmistrza gminy Stepnica. Dzisiaj o tym samorządzie pewnie będziemy mówić i myślę, że pani premier powie o tym więcej. Ja jestem bardzo zaniepokojona faktem zmian i zapowiadanych zmian w tym zakresie. Bo wszystko to, co dotyczy samorządności, dotyczy przecież naszego bezpośredniego udziału i wpływu na to, jak wyglądają nasze małe i nieco większe ojczyzny, nie mówiąc już o tym, jak po mądrym gospodarowaniu samorządowców wygląda cała nasza ojczyzna. Te zmiany są zapowiadane i są bardzo, bardzo, bardzo niepokojące. Myślę także o tym, jak wiele w życiu każdego z nas goleniowianina zmieniło się od momentu, kiedy mamy jedno z niższych bezrobocie w kraju i przypomniałam sobie fakt, że w latach 90. 400 hektarów, które dzisiaj z taką dumą pokazujemy jako park przemysłowy, zbroiliśmy w kanalizację, wodę, prąd, gaz, wszystkie nośniki energetyczne i jak dzisiaj z tych mądrze inwestowanych wtedy jeszcze nie europejskich, a wyłącznie naszych gminnych pieniędzy, mamy dzisiaj dochód. Jak to jest wiele w naszym życiu zawodowym zmieniło się, bardzo wielu osób, które tam pracują i które na pewno nie zarabiają wyłącznie najniższej krajowej, a często gęsto robią naprawdę duże swoje kariery ku swojej i naszej satysfakcji. Jak goleniowianie pisząc o tym, w której gminie chcieliby żyć, albo czy są zadowoleni z miejsca, w którym im przyszło mieszkać, odpowiadają w blisko 70% tak, to jest dobre miejsce do życia. To jest nasz wspólny sukces, bo Państwo wybierając mądrych radnych, mądrych burmistrzów, mądrych radnych powiatowych i wojewódzkich,
Dokonując właściwego wyboru, dokonaliście także czegoś, co nam wszystkim służy. Czy można to dzisiaj zaprzepaścić i wrócić do dawnego sterowania z Warszawy, kiedy Warszawa będzie wiedziała, które okno w której szkole przestawić, wystawić, wymienić, w jakiej kolejności? Czy dzisiaj nasz ośrodek pomocy społecznej musi wydawać tak ogromne pieniądze na zasiłki, na wspieranie tych osób, które sobie same w życiu nie radzą, jak 10 czy 15 lat temu? Na pewno nie. To jest także nasza wspólna zasługa. To jest także wspólna zasługa tego rządu, który przez ostatni rok kadencji poprzedniej, na którego czele stała pani premier Wachowicz. Ja jestem dumna z tych wszystkich osiągnięć i żeby nie wiem kto, co i jak dzisiaj opowiadał, wiem, że mamy prawo do dumy z 8 lat rządzenia Polską. Dlatego jestem tak szczęśliwa, że pani premier i pan poseł, który jest posłem z Konina, a przyjeżdżamy do państwa z różnych części naszego kraju, pani premier Ewa Kopacz jest na co dzień mieszkanką Radomia i stamtąd nie startowała. W wyborach w Warszawie wygrała z Jarosławem Kaczyńskim, co mówię, bo te zamiary zmiany ordynacji wyborczej warszawskiej mają zapobiec tego rodzaju konkurencji uczciwej i rzetelnej. Z różnych miejsc naszego kraju przyjechali posłowie do województwa zachodniopomorskiego i wszyscy o tej samej porze chcemy z państwem rozmawiać o tym, co powinniśmy, jak nasza Polska naprawdę powinna wyglądać, czego oczekujecie od rządzących, ale także czego oczekujecie od opozycji, na ile jesteśmy wiarygodni dla państwa, co powinniśmy poprawić, jak powinniśmy rządzić, żebyśmy wszyscy mieli poczucie wielkiego sukcesu. To ja tyle tytułem wprowadzenia. Oddaję głos naszemu honorowemu gościowi. Bardzo dziękuję, Mariu, pani poseł, ale państwu dziękuję za przyjęcie. Dzień jak co dzień, w środku tygodnia, w pracy po południu spotkanie z politykami. Nie wiem, czy to jest taka atrakcja, żeby spędzać czas, ale państwo uznali, że to będzie dość ciekawe spotkanie. Skoro tak, to nie politycy mają się dzisiaj tu przed państwem produkować i opowiadać to, co zwykle opowiadają w programach telewizyjnych, ale przede wszystkim was słuchać, wsłuchiwać się w wasz głos. Ja bardzo chętnie zmienię to, jak zwykle, scenariusz, który do tej pory mieliśmy na takich spotkaniach i z panem posłem Nowakiem będziemy odpowiadać na państwa pytania. Przede wszystkim, może te odpowiedzi niekiedy będą bardziej obszerne, po to, żebyście państwo poznali nasz pogląd, naszą opinię w danej sprawie, ale chciałabym, żeby tych pytań na sali w ciągu tej półtorej godziny padło jak najwięcej, żeby to nie były monologi z naszej strony. Dlaczego? Dlatego, że taki błąd i opowiadanie Polakom i przemawianie do Polaków chyba popełniliśmy przed ostatnimi wyborami, stąd taki, a nie inny wybór. Ludzie chcieli i przede wszystkim chcieli, aby ich słuchać, żeby byli w centrum zainteresowania, żeby ich problemy były również problemami władzy. Staraliśmy się przez te 8 lat i zdecydowanie tam, gdzie było możliwe i tam, gdzie chcieliśmy i z całą determinacją walczyliśmy, ale nie przeszkadzała odpowiedzialność za przyszłość Polski, Polek i Polaków, staraliśmy się te problemy rozwiązywać w ramach naszych możliwości. O tym, co robi obecna władza, oczywiście na te pytania będziemy odpowiadać bardzo szczegółowo, ale chcę zwrócić państwu na jeden szczegół, chyba dość istotny. My dzisiaj nie przyjeżdżamy do państwa w kampanii wyborczej. To nie jutro, pojutrze czy za tydzień państwo nie idziecie do lokalu wyborczych i nie będziecie wrzucać głosu na tego czy innego polityka. My dużo, dużo przed wyborami spotykamy się w różnych województwach właśnie z mieszkańcami takich miejscowości jak Goleniów. A dla mnie, dla mojego serca wyjątkowej miejscowości, bo pochodzę z takiej miejscowości, długie, długie lata tam spędziłam jako początkujący lekarz, to był Szydłowiec, to jest południe Mazowsza. Mój Szydłowiec razem z powiatem liczył 25 tysięcy osób. Ja w takiej miejscowości pracowałam i tam zdecydowałam się podczas tej swojej pracy o tym, że będę również udzielać się politycznie. Z tą jedną różnicą. U was praktycznie jest zerowe bezrobocie, jednocyfrowe. 2-3% może, a u mnie najwyższe bezrobocie w Polsce. Właśnie w tym Szydłowcu, na południu Mazowsza. Drodzy państwo, myślę, że to nasze spotkanie będzie owocne. Ja zamieniam się w słuch. Będę państwa odpowiadać na zadawane pytania, a
ale sądzę, że teraz głos powinniśmy oddać Państwu. Prawda, Tomku? Tylko dwa słowa. Bardzo proszę i decydujemy się na serię pytań i odpowiedzi. Dwa słowa powiem, no Ewie Kopacz, wszystko wiecie Państwo. Wiadomo, jest to premier rządu, dla którego wolność była czymś bardzo ważnym. Wolność gospodarcza, wolność słowa, wolność tego organizowania się, wolność obywateli. To była premier i mam nadzieję, że jeszcze będzie premier rządów wolnościowych. Natomiast ja chciałbym się przedstawić Państwu, jestem z Konina, rzeczywiście jestem w dwóch komisjach. Komisji do spraw Unii Europejskiej, czyli wszystkie te sprawy związane wspólnie z Ewą Kopacz, czym jestem bardzo zaszczycony, oraz w Komisji Energii. W Komisji Energii od zawsze praktycznie, jak jestem w Sejmie, bowiem na moim terenie jest duży zespół energetyczny i stąd tematy związane z energetyką są mi szczególnie bliskie. Możemy rozmawiać i o sprawie związanym chociażby z odczuciem, które też mam chyba chodząc po ulicach Goleniowa, to jest w tej chwili odczucie chyba ogólnopolskie smogu, który nas zaczyna przyduszać jako Polskę. Możemy rozmawiać o pakietach energetycznych, klimatycznych, możemy patrzeć na odnawialne źródła energii. I właśnie tu bym chciał nawiązać do, bo to jest kolejne spotkanie, podczas którego rozmawiamy o Polsce, rozmawiamy o tym, co stanie się po PiS-ie. Bowiem na tych spotkaniach bardzo często ludzie mówią nam wprost, musicie zrobić to albo to, żeby wrócić do władzy. Są też tacy, którzy mówią, ależ nie, niech ten PiS nie wraca i niech ten PiS będzie jak najdłużej. To są oczywiście zwolennicy PiS-u i szanujemy ich. Jeśli tutaj są, szanujemy zwolenników PiS-u, bowiem my szanujemy wszystkich obywateli, w przeciwieństwie do pewnej partii, która dzieli obywateli. Uważamy, że nie wolno dzielić w imię wzrostu i w imię rozwoju Polski. Tak więc, jeśli są Państwo, którzy są po stronie właśnie PiS-u, czy po stronie Platformy, to rozmawiajmy właśnie o tych dwóch stronach. Ale na tych spotkaniach bardzo często pytają właśnie, albo proponują, co zrobić wtedy, kiedy, co zrobić, żeby wygrać, żeby Platforma wróciła do władzy. I na jednym z takich spotkań właśnie padła bardzo fajna propozycja. Jeśli Państwo pozwolą, liczę na propozycje inne, alternatywne, może tutaj też padną. Jak wygrać wybory, ano trzeba mieć jakąś wizję, trzeba mieć jakąś propozycję. Trzeba czymś chwycić Polaków, czymś przekonać Polaków, żeby zagłosowali. To dlaczego właściwie mają głosować na Platformę, czy na inne ugrupowanie opozycyjne? Po to jesteśmy, żeby od Państwa usłyszeć tę odpowiedź, czego się po nas spodziewacie. I na jednym z takich spotkań właśnie ktoś powiedział, panie pośle, jak się pan zajmuje energetyką, to wie pan co zmobilizuje Polaków? Taki powszechny program odnawialnych źródeł energii, żeby przyszły rząd dofinansował maksymalnie wszystkie gospodarstwa domowe, żeby miały odnawialne źródła energii w różnych dziedzinach i żeby byli prosumentami, czyli żeby częściowo produkowali energię, przede wszystkim dla siebie, a resztę sprzedawali. W ten oto sposób jest to rodzaj wędki, które chcemy dać, możemy dać społeczeństwu, bowiem nie dość, że będziemy produkować, czyli każdy z nas się stanie jakimś tam przedsiębiorcą, to jeszcze czego się pozbędziemy? Smogu. Dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, więc jeżeli ktoś ma ochotę zadać pytanie, zabrać głos w dyskusji, to bardzo proszę. Może być na początku trudne jak zwykle, więc może ja... Jest. No więc nie mamy problemu. Już myślałem, że ja... Witam panie posłanki i pana posła. Pani premier już odpowiedziała na moje wątpliwości. Dlaczego przez 8 lat takie spotkania w ogóle się nie odbywały z mieszkańcami? Pani poseł tu, jak ja dość długo żyję, ze dwa spotkania pamiętam. Jedno gdzieś tam w tym zespole szkół, drugie gdzieś tutaj. I to na tych spotkaniach nie było frekwencji, bo 80% urzędników i może tam ze paru takich przypadkowych jak ja. I dlaczego takich spotkań, czyli raz w roku nie ma z posłami, żeby się jakoś zbliżyć,
jak jakoś ten, bo samo to, że pani jest posłem, no to jest pani posłem i wszystko, nie? Także pani Magdo, pani się nie obraża, ale takie mam wrażenie. Dziękuję bardzo. Ja tylko powiem, że my organizujemy lokalnie jako radni takie spotkania i choćby ostatnie razem z wicestarostą, z kolegami radnymi zorganizowaliśmy na osiedlu Materii, więc staramy się to robić lokalnie, jako też platforma. No nie wszędzie pani pewnie może dotrzeć, pani poseł, bardzo proszę. Czy jeszcze tak? Dobrze, w porządku. Kto jest? Bardzo proszę. Zawsze na początku trudne zadawać pytanie, ale ja czuję się niezwykle zaszczycony, gdy dzisiaj na tym spotkali, bo chciałem podać panią premier, zobaczyć, bo bardzo dużo pani zrobiła, no, w krótkim czasie, ale miała pani charyzmę i to mi się to podobało. Proszę państwa, czy może do pani premier, żyjemy w okresie bardzo trudnym. PiS przejmuje wszystko, robi w ten sposób tak brutalny. Natomiast państwo, czy my, jako opozycja, nie wiemy jeszcze nic, oprócz tego, co mówimy. PiS sobie z tego nic nie robi. Wręcz przeciwnie, się w sposób brutalny śmieje z tego i grozi. Dlaczego państwo, jako opozycja, reprezentujący opozycję, jesteście na tym, jesteście podzieleni, kłócicie się, atmosfera jest wspólnej współpracy zła. Powiem to jako sportowiec. Kiedyś poprawiałem wyczyna do sportu, jakby wyżywa, zdobyliśmy najwyższe szczyty w Polsce. Natomiast rok później, po tych zwycięstwach, spadliśmy z pierwszej ligi, bo nie padam piłki, bo on dostał większe stypendium, bo ten dostał etap, ten dostał mieszkanie itd. Wydaje mi się, że dzisiaj, jeśli opozycja nie będzie razem, nie wybierze własnego lidera, to nic nie zrobimy. Naprawdę nic nie zrobimy. Nie należę do żadnej partii, nie jestem działaczem partyjnym, natomiast bardzo aktywnie uczestniczę, czy obserwuję, co się dzieje na scenie polskiej. Jestem niezbulwersowany, nie ma tylko słowa chyba w języku polskim, ani niemieckim, którego chciałem sobie określić w dzisiejszej sytuacji w Polsce. Przypominam sobie dzień zwycięstwa premiera Tuska, walczył z Kaczyńskim, Jarosławem Kaczyńskim. To poczułem się w poniedziałek w wolnej Polsce, kiedy wygrałem. Natomiast teraz ja jestem nie udzielam się sobie jakoś politycznie w ogóle społeczność, prawda? Natomiast chciałbym się dowiedzieć w tym kraju i tego życzę opozycji, ale musicie się naprawdę zjednoczyć, wybrać lidera i grać w wielkim kierunku, nie w różne kierunki. Oczywiście drobne apele, jasne. Etnów do Polska, moim zdaniem niepolityczny, bardzo nierozsądny wyjazd. Drobniutkie schodem, jakieś tam w historii też nie powinny mieć miejsca. Natomiast co się robi po drugiej stronie, to ja ostatnio czytałem, że teraz, jeśli ktoś będzie miał frekwencję mniejszą, jak 90% w kościele, to będzie musiał jeszcze podatki płacić. Nie wiem, może to jest kultura, ale pojawiły się takie posty też. Pan premier, życzę wszystkiego najlepszego. Jestem naprawdę miłośnikiem i zwyciężmy, bo to, co się dzisiaj dzieje się bardzo, bardzo dobrze. Nie będę wracał do historii, bo ona się trochę przypomina, ja z niektórymi kolegami porozmawiamy i sobie mówimy, jak to wygląda. Nie chciałbym używać tak mocnych słów, ale taką historię to już my znamy. Dziękuję proszę. Chciałem nawiązać do słów mojego przedmówcy. Pamiętam. Obserwuję programy publicystyczne i te, które są w tych mediach mainstreamowych i telewizji. Trwam i mogę, no, obserwuję życie polityczne z telewizji. Tym niemniej idąc tutaj za głosem, chciałem powiedzieć, to znaczy mam wrażenie, że niekiedy Platforma strzela, tak powiem, ze ślepych nabojów. W sytuacji, kiedy z kolei ci z drugiej strony, przedstawiciele PiS-u, niekiedy nawet nie trafiają do tarczy. Mnie tak zastanawia, dlaczego dwa, trzy przykłady z brzegu. Nie wiem dlaczego, bo to należałoby spocząć powiedzieć.
Dlaczego nie wykorzystujecie, posłowie, przedstawiciele Platformy, faktu, że zaledwie 18,5% uprawnionych do głosowania osiągnęło przedstawiciele PiS-u? Oni jednocześnie mienią się reprezentacją całego narodu, mają omnipotencję władzy, tymczasem jest to zaledwie 18,5% uprawnionych do głosowania. Dlaczego tego nie uświadamiacie w mediach, na spotkaniach w społeczeństwu, po to, żeby oni nie czuli się zbyt mocno? Jedna sprawa. Druga sprawa, która mnie mocno boli, to sprawa Trybunału Konstytucyjnego. Nie wiem, według mnie, no sami wiecie, że to były wyroki. Tymczasem według przedstawicieli PiS-u to było stanowisko, to była jakaś ocena. Tymczasem każdy, kto troszeczkę miał prawo, zajął się prawem, interesował się prawem, wie, że sąd wydaje dwa rodzaje orzeczy. Albo postanowienia, albo wyroki. Sąd nie wydaje oceniania, stanowisk i tak dalej. Teraz, jeżeli się jedynie zdanie odrębne można złożyć tylko od wyroku. Był taki jeden epizod, który nie wiem dlaczego też Platforma i media tutaj nie zauważyły, że nawet sędzia Trybunału Konstytucyjnego Pszczółkowski w swojej jednej dni złożył wotum separatum od jednego z wyroków. Tym samym należy uznać, że jeżeli zrobił wotum separatum, to był to wyrok. Tymczasem wszyscy pozostali mówią, że to było stanowisko, to była ocena. Dlaczego takich słabych punktów nie wykorzystujecie, kiedy, no, jak powiedziało mi się, że PiS nie trafia do tarczy, a wy strzelacie, że tak powiem, tymi ślepymi nawojami. Trzeci taki przykład z brzegu. A posłowie, europosłowie jeżdżą do Brukseli, jeżdżą do Komisji Europejskiej skarżyć. Nie wiem, czy musicie, czy Platforma Nowoczesna musi się tym przejmować. Dzisiaj w dobie globalizmu, gdzie większość instytucji europejskich, światowych ma swoje przedstawicielstwa w każdym kraju, kiedy ma przedstawicielstwa, agencje, kiedy prasa ma swoich korespondentów, żadna sztuka, żeby te wiadomości nie rozpowszechniły się po Europie. A gdyby nawet dotarły, to jakież to w sytuacji, kiedy zawłaszczane jest państwo, kiedy sparaliżowany jest Trybunał, kiedy ignoruje się Komisję Wenecką, kiedy idzie rozwalanie państwa wewnątrz, to należy krzyczeć, to należy bić w dzwony, to należy to mówić. I ja bym się inaczej tym nie przejmował, jeżeli to dochodzi do gremiów europejskich, i wcale bym się tym nie przejmował. Kolejna sprawa, no nie wiem, czy jest sens teraz referendum, Związek Nauczycieli Zapadkiego próbuje robić referendum. Czy to nie jest już po czasie, skoro już jest ustawa uchwalona. Czy jest sens tworzyć środki i potencjał społeczny w tej sprawie? Jeżeli byście potrafili, panie posłanki, panie pośle, odnieść się do tych propozycji, które zarówno moim kolegom wywiadam. Dziękuję bardzo. Pamiętam spotkanie sprzed 8 lat, więcej jak 8, które pan marszałek Donald Tusk obiecywał wolność ekonomiczną, niskie podatki. Tak jakoś to uleciało, więc teraz jaka by była propozycja ewentualnie na przyszłość z państwa strony? I pytanie do pana posła o pana ideę prosumencką i tak dalej, bo pan tam powiedział, że trzeba dotować, dawać. Z czyich pieniędzy chciałem zapytać? Bo już Margaret Thatcher w 81 czy 2 roku powiedziała, że rząd nie ma swoich pieniędzy, tak samo jak samorząd. To są pieniądze tych ludzi, którzy tu siedzą. Jak będziecie umieli je umiejętnie wydać, jakie wolności gospodarcze dacie, znaczy spowodujecie to przez wasze rządy 8 lat, wybaczą państwo, nie zauważyłem tego. A nie jestem ani zwolennikiem waszym, ani PiS-u, są zupełnie z innej bajki, co tak powiem tutaj. Dziękuję. To teraz kolej.
Moi drodzy, ponieważ zakładałam sobie za każdym razem, kiedy spotykałam się z wyborcami, zawsze sobie mówiłam, że najważniejszą rzeczą jest mówić szczerze. I dziękuję za te szczere wypowiedzi. Źle bym się czuła, gdyby tu wszyscy nagle mówili, że było cudownie i dobrze. A my powinniśmy się czuć tylko skrzywdzeni przez osoby, taka formacja jak PiS wygrała te wybory. Otóż rzeczywiście trzeba spojrzeć tak głęboko w swoje sumienie i w swoje postępowanie przez ostatnie lata, ocenić to, co oni robią, wyciągnąć z tego wnioski, co nam się nie udało, ale nie daj Panie Boże nie popełnić błędów, które oni popełniają i złożyć ofertę, uczciwą ofertę, niezależnie od tego, czy to jest oferta, która będzie się w większości podobać, czy nie, ale najważniejsze, żeby była w zgodzie ze zdrowym rozsądkiem i taką elementarną przyzwoitością. Jak Pan powiedział, przez te 8 lat nie zgadzał się Pan z tym, co my żeśmy robili. Nie zgadza się Pan, rozumiem teraz, z tym, co robi PiS. A ja nie zgadzam się z taką wypowiedzią, która porównywałaby to, co robi PiS, do tego, co robiliśmy my. Z jednego powodu. Wtedy, kiedy w Polsce wzrost gospodarczy, może troszkę wolniej w okresie kryzysu światowego i europejskiego, w dalszym ciągu jednak był wzorem dla innych krajów europejskich, to wtedy dostawaliśmy od naszych oponentów, czyli opozycji, oczywiście same bardzo mocne i niekiedy nieparlamentarnie wygłaszane opinie, że my niszczymy tą Polskę, bo prawda, tu nie możemy wpisywać się w kryzys, tu trzeba ludziom dać. Ale my w odpowiedzialności za przyszłość tych ludzi, nie jutro, nie pojutrze, nie rozdawaliśmy pieniędzy, bo to by było najprostsze. Proszę mi wierzyć, że budżet, z którego oni chętnie tak dzisiaj korzystają i rozdają, był przygotowany przez nas. W roku 2016 mogli tak hojnie rozdawać nasze publiczne pieniądze, bo my żeśmy oszczędzali w imię odpowiedzialności za kolejne lata i za 38 milionów Polaków. Nie tylko tych, którzy kochają Platformę lub chodzą i głosują na Platformę. Dług za państwa rządów wzrósł do ponad miliona złotych, także to nie jest... A proszę powiedzieć, ile teraz? Biliona. A proszę powiedzieć, ile teraz? Bilion. To jest dług, który znamy, ukryty dług, to jest 3 biliony. Tak, tylko proszę pamiętać, że... To na pierwszy z panią zgadzam, bo to jest składowa wszystkich rządów. Oczywiście, tylko że proszę pamiętać również o tym, że dzisiaj takim miernikiem, który oczywiście i wszelkiego rodzaju instytucje finansowe na świecie oceniają wzrost gospodarczy i to, co się dzieje dobrego lub złego w danym kraju w gospodarce, to jest oczywiście deficyt, który oceniany jest nie bez powodu i jest określany na poziomie bezpiecznego progu 3% do PKB. Wtedy, kiedy okazuje się, że jesteśmy we wspólnocie europejskiej i ten deficyt jednak jest bardzo wysoki, powyżej tych 3%, okazuje się, że źle się dzieje w danym kraju, źle się dzieje z gospodarką, wtedy Unia Europejska, jako jedna wspólna wielka rodzina i Komisja Finansów Unii Europejskiej mówi, to trzeba na nich nałożyć procedurę nadmiernego deficytu po to, żeby wyciągnęli z tego wnioski i zaczęli wprowadzać takie rozwiązania, które uzdrowią finanse publiczne. My żeśmy podczas tych 8 rządów przeżyli kryzys i zdjęto z nas procedurę nadmiernego deficytu. No, 2011 ponad 5% deficytu. Zdjęto z nas procedurę nadmiernego deficytu, proszę mi wierzyć, w 2015 roku Unia Europejska zdjęła z nas procedurę nadmiernego deficytu. Ale co za różnica, czy to by było 3 czy 5, gdybyśmy byli nieodpowiedzialnymi politykami, a myśleli tylko w kategoriach, warto dzisiaj dać, bo jutro są wybory. To dzisiaj powiedzielibyśmy, no deficyt 5, może nawet więcej niż 5, mamy możliwość rządzenia. Nie kierowaliśmy się tylko i wyłącznie populizmem i koniunkturą, ale doszliśmy do wniosku, że przede wszystkim odpowiedzialność, takie rzetelne relacje z obywatelem, czyli szczera prawda, dzisiaj nie możemy dać po to, żeby w przyszłości dać Wam więcej. Z jakim hasłem szliśmy do wyborów? Silna gospodarka wyższa. Państwo mi nie dają, Państwo nie ich zabierają po prostu. Nie, a ja myślę, że Państwo nic nie przeszkadzają w tym. Żeby mi dawać po prostu, bo wszyscy politycy mają jedną bajkę. Panie Michale, będę bardzo wdzięczna, jeżeli pozwoli Pan bardzo. Nie, ja to trzeba z mocem od razu. Nie, no dobra, ale ja się bardzo cieszę, bo jest żywa dyskusja, naprawdę. Ja się bardzo cieszę. I Pani też, uważam, że członek tej 38-milionowej rodziny Polaków, też mam swoją godność, bo Polacy to godny naród, tak? I też nie chcę, żeby ktoś im tam rozdawał za darmo. Chcę mieć takie poczucie, że jest traktowany we własnej ojczyźnie
podmiotowo. Chcę, żeby przedsiębiorca, który będzie tworzył miejsca pracy, nie był niestety wiązany czy krępowany przez przepisy, które tworzą rządzący. Żeby nikt nie przeszkadzał tym, którzy wzięli we własne ręce inicjatywę i chcą robić coś dobrego dla kraju, dla siebie również, ale jednocześnie tworząc miejsca pracy dla innych. Jeśli w ten sposób będziemy pojmować przyszłość kraju, ale wszyscy z jednakową odpowiedzialnością, czy jesteśmy w opozycji, czy w koalicji rządzącej, kiedy będziemy mówili, że nie da się żyć na kredyt, bo jak się jest bankrutem, to się nie da nie tylko 500, ale nie da się nawet 10. Że jest jakaś granica. Granica, którą jeśli się przekroczy, to nagle wszystko to, co stało się tym wielkim sukcesem głoszonym dzisiaj przez rządzących, stanie się tylko fikcją i wielkim oszustwem. My mówimy, że jeśli rozdawać te polskie pieniądze, nasze, wszystkich nas, podatników, to robić to w sposób odpowiedzialny i mieć jakiś cel. Jeśli ktoś mi powie, że 500 plus jedynym celem tego ma być większa dzietność w Polsce, to ja jako lekarz nie mogę z tego tylko roześmiać. Jest to typowy socjalny program. Program, który mówi, kupimy wasze głosy. Dzisiaj się mówi tak, dzisiaj bez 500 zł ci ludzie wyjeżdżają na wczasy. Ale proszę mi wierzyć, gdyby ojciec czy matka w tej rodzinie mieli swoją pracę i dobrze w niej zarabiali, nie oglądaliby się na 500 zł i też wyjeździli na wczasy. Kwestia tego, jak się traktuje... Dlaczego nie ma dobrze płatnej pracy? Niech mi pani odpowie. Dlatego nasza propozycja, z którą szliśmy do wyboru populacji i nie zaakceptowali. Pamiętacie państwo, bez ZUS-u, bez KRUS-u, jedna składek, jedna składka, niższe podatki i lepsza płaca, to były propozycje, które składaliśmy po latach, 8 latach ciężkiego zaciskania pasa w imię odpowiedzialności. Więc w związku z tym Polacy wybrali coś innego. Wybrali, nagle będziecie wszyscy zdrowi, szczęśliwi i bogaci. Wracając do tego zdrowia, chcę państwu powiedzieć, że... A ja wrócę do tych podatków. Wracając do tego zdrowia, ja teraz będąc członkiem Komisji Zdrowia, pytam, bardzo często słyszałam podczas kampanii wyborczej, niestety jest tak, że ludzie umierają na ulicach, są takie kolejki. Więc ja teraz za każdym razem, już po roku, rok to jest szmat czasu, 1/4 kadencji. Pytam, o ile się skróciły te kolejki? To może trzeba Łukowicza nic. A o ile się skróciły teraz? No jest, powiem panu, to jest zastanawiające. W tym kraju, w którym nagle doszło naprawdę do wielkiego fenomenu, bo wszyscy wyzdrowieli, kolejki się wydłużyły, a ludzi nie ma tych umierających, o których mówili w czasie kampanii na ulicach. Znaczy, jeśli dzisiaj wydłużone kolejki nie są symptomem agonii służby zdrowia, zadłużające się szpitale tylko dlatego, że będziemy mieli sieć szpitali i uznaniowo będziemy finansować te szpitale w zależności od tego, kto jest dyrektorem tego szpitala i perspektywa tego, co może się w tym szpitalu wydarzyć, to ja uważam, że dzisiaj ktoś to pytanie, a między innymi ci, którzy do wyborów chodzą, powinni zadać rządzący. My dzisiaj jesteśmy w opozycji, mówimy, paru rzeczy się nie dało zrobić. Niewiele można było zrobić, ale jeśli ktoś mi powie, że w służbie zdrowia nie ma programu transplantologii, który ratuje dziesiątkom tysięcy ludziom życie w tej chwili, za 45 milionów co roku, że dzisiaj z pieniędzy publicznych były sprowadzane leki dla najciężej chorych dzieci, tych, których rodzice nigdy nie było stać, nie będzie stać, a dzisiaj są tylko marzeniem, ponieważ jest wycofywanie się z leczenia tych chorych dzieci, chociażby na choroby rzadkie. Jeśli dzisiaj mówimy o tym, że emeryci i renciści po 75 roku życia dostają leki za darmo, to ja to uznaję za wielkie oszustwo. I nie boję się tego powiedzieć. Wie pan dlaczego? Bo mam mamę 80-letnią i wykupuję jej te leki. A my też już mamy właśnie, wielkie leki dostajemy. Więc nie dostajecie leków za darmo, jeśli dostajecie to jeden czy dwa leki, które są za 3,20 i za 4,20. Więc nie, ale niezależnie od tego każdy idzie do apteki i te leki musi wykupić na recepta. Więc jeśli dzisiaj mówimy o tym i porównujemy te dwie opcje, czyli tamtej, której ma pan prawo do tego i oczywiście bardzo się cieszę za szczerość, że pan nie widzi niczego dobrego, co by zrobiło, ale jednocześnie jest pan krytyczny w stosunku do tych, którzy obecnie rządzą, to świadczy tylko i wyłącznie o zdrowym rozsądku, to znaczy, że jest pan obiektywny. Jeśli pan potrafi i krytycznie ocenić jednych i drugich, aczkolwiek ja bym od takich ludzi
oczekiwana jak pan, która ma swoje zdanie i potrafi je głośno artykułować, aby to właśnie tacy ludzie startowali w kolejnych wyborach. Niech tacy ludzie, którzy dzisiaj znajdują tylko i wyłącznie ocenę sytuacji, niech pokażą swoją siłę wtedy, kiedy będą mogli coś zrobić. Ja bardzo bym zachęcała do tego, bo wtedy na takim spotkaniu będziemy mieli jednego pana, którego będziemy pytać o różne rzeczy. Wracając do te spotkania... Ale jeszcze ja pani przy zdrowiu. Przepraszam. Jaki jest sens likwidacji NFZ-u i nie wiem co dalej? My też. Zmiana nazwy. Powiem panu, że nie ma żadnej. Nie ma żadnej. Ale ja to pamiętam, bo ja już trochę lat żyję na tym świecie i pamiętam taki czas, kiedy mieliśmy tak zwanych lekarzy wojewódzkich. I ci lekarze wojewódzcy rozdzielali wtedy według swojego uznania pieniądze na poszczególne placówki. To dzisiaj tą funkcję NFZ-u będzie wypełniał taki lekarz wojewódzki jak dawniej, który będzie przychodził i mówił w tym szpitalu, ponieważ ten szpital to ma pracowników i dyrektora, którzy nie kochają PiS-u, to wy dostaniecie mniej. Ale inni, którzy kochają PiS, dla przykładu dostaną więcej po to, żeby pokazać, jak jest świetnie zarządzany. Tak to mniej więcej wygląda. Niestety te pieniądze będą służyły temu, żeby nagradzać tych, którzy wierzą i ufają tylko jednej słusznie działającej partii, a tych, którzy są przeciwnikami, będą karać za to. Ale jak pan wraca do... Wracam do pańskiego pytania, bo się skoncentrowałam na panu, tylko może dlatego, że ostatnio zadawał pytanie. Ale pan... Syn. Więc chcę powiedzieć, że jeśli pan mówi o tym, że nie było tych spotkań, to powiem coś oczywistego, tak? Ludzie mówią do nas, co w życiu takiego zrobili, żeście doprowadzili do tego, że PiS zaczął rządzić w kraju. A ja też ubolewam nad tym. Tylko, że ja do wyborów poszłam. Ja zagłosowałam. Nawet na siebie zagłosowałam, bo było to chyba racjonalne. Natomiast mówię, chciałabym wiedzieć, czy rzeczywiście te miliony Polaków, które uważały, że oni już nie muszą się mieszać do tego, kto rządzi w kraju, dzisiaj najwięcej mają żalu o to, że jest taki, a nie inny wynik wyborczy. Ja uważam, że dzisiaj, niezależnie od tego, czy kochamy jedną czy drugą opcję, czy podpisujemy się pod programem jednej czy drugiej opcji, do wyborów bezwzględnie chodzić musimy. Przed nami będą wybory samorządowe, to będzie wielki sprawdzian tak zwanej aktywności obywatelskiej. Bo sam rząd to nie wszystko, wszyscy to wiedzą. Zresztą to hasło kiedy było wygłoszone? Sam rząd to nie wszystko. To było hasło pierwszych pełnych, wolnych wyborów samorządowych, 90 rok. Kiedy już wtedy mówiono, że samorząd jest bardzo istotny. Więc jeśli te wybory, albo przyspieszone przez PiS, odbędą się jeszcze w tym roku, albo odbędą się w terminie, to niezależnie od tego, kiedy się odbędą, obowiązkiem każdego z nas jest pójść na te wybory. Pójść na te wybory, zresztą pewnie będziemy o wyborach samorządowych jeszcze mówić. Wracając do pytania, które pan zadał i powiedział, opozycja cię się kłóci, opozycja jest słaba i opozycja powinna razem, wspólnie, w pełni się całym sercem pod tym podpisuje. Pan wie, że rzeczywiście te 18%, o których pan mówił, które zagłosowało na PiS, dało im tak silną legitymację, że dzisiaj oni mogą decydować o naszej przyszłości. Mało tego, decydują o przyszłości naszych dzieci. Więc i jeśli dzisiaj mamy do wyboru spory, kłótnie, kto ma być liderem opozycji, kto ma być przyszłym premierem, albo wspólne działanie po to, żeby odsunąć PiS od władzy, to odpowiedź może być tylko jedna. Wspólnie musimy dzisiaj przeciwstawić się temu, co się panoszy. Ja się nie boję tego słowa. Panoszy się w każdym odcinku, na każdym odcinku. Spółka Skarbu Państwa, w telewizji publicznej, w Trybunale Konstytucyjnym, już niedługo w sądach, a niedługo również tam, gdzie my czekamy na to, aby orzekano uczciwie, czyli na sali sejmowej. Ja wiem, państwo powiecie... To tak samo w spółkach skarbowych była platforma obywatelska. To było to samo. I ja pani odpowiem na to pytanie. Czy pani sobie przypomina taki moment, żeby Platforma Obywatelska uchwalała ustawę na sali plenarnej, która pozwalała ludziom bez konkursu wchodzić do tych spółek skarbu państwa? Odpowiem pani nie. Dzisiaj, żeby tylko i wyłącznie mają jeden, jedyny atut. A tym atutem jest
głośno. A tym atutem jest... było. Proszę mi wierzyć, było. Proszę mi wierzyć, było. A tym atutem dzisiaj jest tylko i wyłącznie legitymacja partyjna, niewykształcenie, nieprzygotowanie. Powie pani, że dzisiaj jedną z instytucji w samym parlamencie zarządza ktoś, kto hodował pieczarki. I chwała mu, niech hoduje te pieczarki, bo się na tym zna. Ale to nie jest doświadczenie zawodowe, które pozwala mu pracować i funkcjonować i nadzorować prace legislacyjne i kilka ważnych rzeczy, które dzieją się w polskim parlamencie. Tam się tworzy prawo. Więc nam nie potrzebna była ustawa. Nie musieliśmy ludzi, którzy nie byli przygotowani do pełnienia tych funkcji, upychać w spółkach pod parasolem ustawy, którą się przepchnęło w Sejmie, po to, żeby swoich tam posadzić. I ma pani rację, każdy rząd, który będzie, będzie swoich, tylko jakich? To jest różnica. Albo tych, którzy mają przygotowanie i doświadczenie i nie zawsze są związani z opcją polityczną, albo tych, którzy mają jedyny atut, powtórzę to jeszcze raz, legitymację partyjną. Więc wybór oczywiście należy do tych, którzy pójdą do Unii za 3 lata i zdecydują się. Im to odpowiada, że dzisiaj w danej spółce, oprócz prezesa, w spółce, w której był 1 czy 2 wiceprezesów, jest nagle 4 wiceprezesów po to, żeby po 3 miesiącach im setki tysięcy wypłacić odprawy. Po 3 miesiącach. To przepraszam bardzo. Jakie rozwiązanie pani proponuje? Ale jeśli już mamy ustawę, jeśli już mamy ustawę, która mówi o tym, że każdy tam może być, to proszę mi wierzyć, że dzisiaj to nie jest tak jak za czasów Platformy. Bo to oni wprowadzili ponoć na fali tej krytyki, co robiła Platforma, swoje dobre rozwiązania. Rozwiązania i te dobre rozwiązania są takie, jakie na co dzień widzimy. No to mamy tak zwaną dobrą zmianę. Więc jeśli się nie widzi tej różnicy między tymi, którzy rządzili, ja nie mówię, że byliśmy kryształowi. Gdybyśmy byli idealni, to ci nie byłoby takich głosów jak pani głosu, a my nie bylibyśmy w opozycji, tylko byśmy rządzili. Ale proszę mi wierzyć, to, co dzisiaj próbujemy przekazać, jak państwo mówicie i powiedzieć ludziom, co chcemy zrobić, jak chcemy zrobić, musi mieć swoją jakiś czas transmisyjny. Która telewizja tak naprawdę dzisiaj powie uczciwie, co Platforma oferuje? Nie ma takiego dnia, żeby nie odbyła się 1, 2, 3, 4 konferencje prasowe Platformy w ramach oczywiście proponowanych rozwiązań. Ktoś z państwa to widzi? Te kilka czy kilkanaście konferencji, które się odbywa dziennie? Nie. Bo dzisiaj słyszymy tylko o wielkich sukcesach w telewizji publicznej i tam na pewno o Platformie Obywatelskiej nie będzie ani słowa. Tam oczywiście słyszymy tylko to, co Platforma Obywatelska zrobiła źle. Oczywiście inne telewizje w tej chwili, które próbują być obiektywne, w taki czy inny sposób są również recenzowane i zastraszane. Jak słyszymy na spotkaniach jedynego naczelnika tego państwa, który mówi, będziemy dekoncentrować media. Więc może to brzmieć równie groźnie, jak to, że nagle ktoś nie będzie miał koncesji. Więc proszę mi powiedzieć, jak możemy przekazać te nasze rozwiązania, jak nie spotykając się tylko z państwem. Nie mamy swojej telewizji, nie mamy swoich gazet. Może to błąd, właśnie błąd. Może powinniśmy mieć, nie mamy swojego radia, nie mamy też ukochanego ojca Rydzyka, który oczywiście jest wspierany przez jedyną partię właściwą, który termin kręci tam, gdzie może ich nie ma nawet tej ciepłej wody, ale jest tubą propagandową, czy też nie. Na wykłady, na które się jeździ do ojca Rydzyka, zbiera się bilety. Ojciec Rydzyk ma w tej chwili zdecydowanie cudowne źródło dochodu. Politycy PiS-u przyjeżdżają, ci, którzy chcą go posłuchać, oczywiście tych polityków, im bardziej rangą politycy, tym bardziej, no nie sądzę, że ojciec Rydzyk go przyjmował, naprawdę, już bez przesady. Więc w związku z tym... Ja też nie. Ale dzisiaj nie sądzę, żeby Wałęsa był na wykładach, u ojca Rydzyka, to również. Więc w związku z tym, zobaczcie państwo, za chwilę będą propozycje. Przepraszam państwa, znaczy... Polityka w dzisiejszych czasach to już wielkie emocje, ale zachowajmy spokój mimo wszystko. Naprawdę. Panie Michale, dał pan szansę na zadanie
pytania, uzyskał pan odpowiedź, są inni na tej sali, bo pan się spieszy, zaraz pan wyjdzie, jak się pan tak spieszy, to już pan może wyjść. Więc inaczej nie, bo pan Michał zadając pytanie powiedział, że już wychodzi. Panie Michale, jedno zdanie. Przeszkadza pan troszkę, bardzo proszę, żeby pan z nami pozostał, ale już szanował dyskusję. Ja chcę panu powiedzieć i państwu, bo pan nam tu zarzucał, że dlaczego Polacy tak mało zarabiają. W 2007 roku najniższa pensja wynosiła 920 tysięcy, w roku 2015, kiedy oddawaliśmy płacę 1820. Ale wtedy uzgadnialiśmy to ze związkami zawodowymi, z pracodawcami, tak jak można. W 2014 roku każdy przeciętny Polak zarabiał mniej niż przeciętny Grek. Dzisiaj zarabiamy więcej. Byliśmy krajem na dorobku, krajem, w którym, przypomnę państwu, w 90 roku, a jak Balcerowicz przez niektórych uwielbiany, przez niektórych wręcz odwrotnie, przyszedł do Ministerstwa Spraw Finansów, do Ministerstwa Finansów, to nie wiedział tak naprawdę, jak i gdzie gromadzić dane o stanie naszych finansów. Zapominamy, że z kraju, w którym poprzedni słusznie miniony ustrój niszczył gospodarkę, weszliśmy w gospodarkę rynkową, z którą nie na początku naprawdę było bardzo trudno nam sobie radzić i popełnialiśmy błędy. My w zachodniopomorskim winniśmy o tym pamiętać, bo mamy 500 miejscowości popegeerowskich, gdzie tak na pstryk zlikwidowane państwowe gospodarstwa rolne przysporzyły nam mnóstwo do dziś problemów, z którymi do dziś nie zawsze sobie radzimy, choć radzimy sobie z nimi zawsze lepiej. I dlatego po prostu tak najzwyczajniej w świecie chcę powiedzieć tak, że w 2007 roku zaczynaliśmy z bezrobociem, które blisko 19% wynosiło. Kończyliśmy nasze 8 lat z zatrudnionym 16-milionową rzeszą pracowników. Nigdy od 89 roku, nigdy nie było w Polsce tak wielu zatrudnionych. I to prawda, że chcemy zarabiać coraz więcej i słusznie, że chcemy, bo każdy z nas ma do tego prawo. Ale też musimy pamiętać o tym, że to nie rząd wytwarza krajowy produkt, tylko my wszyscy. W związku z czym, z tym trudnym, osiągniętym dochodem musimy bardzo rozsądnie radzić sobie, dlatego, że nie rozdajemy swoich pieniędzy, tylko przez nas wszystkich wspólnie zarobione. Każda złotówka z podatku włożona w szkolnictwo, włożona w służbę zdrowia, w policję, w służby, to, co służy naszemu bezpieczeństwu i naszemu wykształceniu, te wspólne rzeczy, które ze wspólnych podatków finansujemy, musi być z rozwagą wydawana. Z szacunku dla tych, którzy je zarabiają i z szacunku dla tych, których potrzebują, ale nie mogą sobie z tego robić recepty na życie. Całe życie z wyciągniętą ręką. Stąd nie przeciwstawiamy się zdecydowanie temu programowi 500+, ale mówimy, on powinien być racjonalniej wydawany. Może powiązany z podatkiem od dochodów. Może nie powinien być sposobem na to, żeby mamy rezygnowały z pracy. Bo nawet jeśli ma się trójkę dzieci i dochody takie, które upoważniają do 1500 zł tego miesięcznego dochodu na dziecko, to muszą pamiętać, że dzieci kończą 18 lat znacznie szybciej niż nam się wydaje i po 18, czasem 20, czasem 25 latach powrót na rynek pracy dla takiej mamy jest często gęsto nieosiągalny. To znaczy, że mama, która osiągnie wiek 65 czy 67, jak chcieliśmy, lat w 2040 roku, przejdzie znowu na wspólny garnuszek, w którym są podatki, bo gwarantujemy najniższą emeryturę, której sobie nie wypracujemy. Ona dzisiaj wynosi 1000 zł brutto. I ja państwu powiem tak. Wtedy, kiedy w trakcie największego kryzysu na świecie, od lat 30. i 20. poprzedniego wieku, stawaliśmy przed faktem, że musimy zaciskać i tak w biednym kraju budżet, żebyśmy wyszli z tego na swoje i jakoś z honorem, wiedzieliśmy także o odpowiedzialności za to, co nie tylko dzisiaj, ale jutro i pojutrze jest nam potrzebne. I z tą odpowiedzialnością podchodzimy do tego także dzisiaj. Nie inaczej.
Ja wiem, że fajnie wszystkim słychać było i słyszeli w uszach za darmo leki. Mam tutaj list, który dostałam do 80-letniej pani, która mnie obliguje do tego, że ponieważ głosowała na mnie, to mam z mównicy sejmowej powiedzieć pani premier, że kłamie, mówiąc, że leki dla niej są bezpłatne. Mogę państwu przeczytać. W związku z powyższym takich rzeczy, na które bardzo chętnie ustawialiśmy ucho w trakcie wyborów, jak było miło słychać, że ci, którzy rządzą, są B i w ogóle absolutnie nie seksji, już dobra zmiana jest konieczna, jak dzisiaj z trudnością przełykają to, co zrobili niespełna półtora roku temu. Ja nie wiem jak państwo, ale brak odpowiedzialności za to, jakie długi będzie spłacać za dzisiaj rządzących moja córka i moja wnuczka, mnie spędza sens powiek. I dlatego przychodzę do państwa nie po proste recepty, jakie ma pan Michał, który mówi żadnych podatków, firma na pstryk, nieważne jak pracodawca traktuje pracownika, nieważne jak pracownik oszukuje lub nie oszukuje pracodawcę, jak nie płacić podatków albo jak płacić je jak najmniejsze, bo ja sobie zarobię na to, żeby wysłać dziecko do szkoły, za którą sam zapłacę. Owszem, jeśli jest kimś takim, kto sobie całe życie radzi. Ale są tacy ludzie wśród nas, ja do nich także należę, którzy całe życie pracowali w budżetówce. Jak mamy zarobić sobie na to, żeby dziecko wysłać? Zresztą ta koncepcja pana Michała, bardzo liberalna, w życiu i w żadnym kraju na całym świecie się jeszcze nie sprawdziła. Zatem nie widzę powodów, dla których mielibyśmy je wprowadzać w życie tu, w naszym kraju, bo eksperymentować może gdzie indziej i inaczej. To tylko tyle. Proszę państwa, zanim zrobimy drugą rundę pytań, ja podejdę do państwa, widzę zgłoszenie, zaraz poproszę. Były jeszcze poruszone, szanowni państwo, dwie kwestie. Jedna to jest referendum w sprawie reformy edukacji, druga Trybunał Konstytucyjny, więc bardzo proszę pan poseł Tomasz Nowak. Szanowni państwo, jesteśmy wszyscy suwerenni. Każdy z osobna. I PiS w tej chwili, to odpowiadając na te 18%, powołuje się na suwerena, na wolę suwerena. I w imię woli suwerena robi coś w ciągu jednej, dwóch nocy. Potrafi przegłosować ustawę, którą przygotowują posłowie. W zaciszu swojego gabinetu tak naprawdę przygotowuje minister. Wrzucane jest to do Sejmu i ma być momentalnie załatwione. Momentalnie. Nikt nie ma dyskutować o tym, co zostało przygotowane przez ministrów PiS-u. Bo jest wola suwerena, która została wyrażona 25 października. Konsultacje. Nie ma żadnych konsultacji. Jeśli minister Zalewska wyszła na mównicę i powiedziała, że ona ma wspaniałe prawo nowe oświatowe, to prawo oświatowe będzie skonsultowane. Rozjedzie się po całej Polsce. Rozjeżdżała się po całej Polsce, ale proszę państwa, nigdzie nie było prawdziwych konsultacji i prawdziwej rozmowy. Kiedy powiedziałem o tym pani minister Zalewskiej, jak wyglądały konsultacje w Poznaniu, w Lublinie, pokazując materiały prasowe z tych poszczególnych z wielu miast, że przychodziła tylko po to, żeby przedstawić ex cathedra projekt i wychodziła, nie dyskutując z nauczycielami, to jest właśnie to, zamykanie ust. Referendum ma być otworzeniem ust. Suweren ma się wypowiedzieć. Referendum jest po to, że wtedy, kiedy jest brakuje demokracji, brakuje demokracji w Sejmie, brakuje demokracji dla nas, nawet posłów, że my z mównicy sejmowej nie możemy się wypowiedzieć, kiedy nauczyciele gimnazjów nie są tak naprawdę konsultowani i niewysłuchiwany jest ich głos, niewysłuchiwany jest głos rodziców, to jeśli został zakończony fałszywie cały proces legislacyjny, fałszywie, bo właśnie bez prawdziwych konsultacji, bez wsłuchiwania się w ludzi, możecie mówić, co chcecie państwo o tych 8 latach. One faktycznie miały blaski i cienie, ale sam prowadziłem niejedną ustawę. I było tak, że jak się prowadziło ustawę, to w komisji sejmowej był tak zwany zawsze czynnik społeczny, czyli ci, których dotyczyła ta ustawa. Tutaj czegoś takiego nie mamy. Ja puściłem interpelację do wszystkich ministrów, sprawdzając, ile projektów dotyczących danego resortu jest przygotowanych z konsultacjami społecznymi i w wyniku tego, że to jest normalną procedurą legislacyjną objęte, a ile jest tak zwanych szybkich projektów poselskich. Okazuje się, że w każdym ministerstwie 3/4 to są projekty poselskie. Suweren nie ma nic do gadania. Nic. I my jesteśmy atakowani, że referendum, my wyrzucaliśmy referendum. Faktycznie, moim zdaniem błąd.
bo trzeba było zrobić referendum. Nie zrobiliśmy, nasz błąd, to jest jedna z powodów, dla których przegraliśmy wybory. To jest ten jeden o tym, czym mówiła pani Ewa Kopacz, że nie konsultowaliśmy z ludźmi. Trzeba było to skonsultować. I jeśli PiS teraz mówi, że jest za tym, żeby suweren miał głos, i jeśli jest za tym, żeby były referenda, to proszę bardzo. Tylko PiS udowodni, że wchodzi na złą drogę kolejny. Znaczy nie wchodzi, on jest. On jest na tej złej drodze, on nie chce wysłuchać suwerena. A referendum jest po to, żeby w trakcie, umożliwijcie nam tylko to, pomóżcie, żeby to referendum się odbyło, czyli podpiszcie się pod pytaniami. Po to, żeby, nie musicie odpowiadać tak, zgodnie z własnym sumieniem, ale przez miesiąc, dwa w przestrzeni publicznej będzie prawda. Prawda o na przykład reformie gimnazjum. Tam się rodzice wreszcie dowiedzą, bo nie mogli się dowiedzieć z ust pani minister Zalewskiej. Nie mogli się dowiedzieć, że na przykład podstawa programowa będzie robiona od środka. Że chemia z matematyką, Polski z historią nie będzie, nie będzie kompatybilny, jak to się teraz internetowo mówi, czyli nie będzie współzależności pokazywanej. Tam się dowiedzą, że będzie historia robiona szczególnie po to, żeby stworzyć nowego obywatela, obywatela PiS. A my chcemy, żeby dzieci nasze były wolne, tak jak my byliśmy wolni. Przynajmniej od 89 roku. Jeśli jesteśmy wolni od 89 roku, nasze dzieci też mają być wolne. To wszystko ma być pokazane w tym referendum. A jeszcze jest jedno referendum, bo proszę szanowni państwo, problem polega na tym, że my też walczymy o referendum, bo jest niedostatek demokracji. Bo jest niedostatek demokracji. Jak to może być? I tu nawiązuję do Trybunału Konstytucyjnego. Po co te wszystkie zmagania, udawanie, że Platforma jakiś grzech popełniła? Po co? To jest szukanie tylko pretekstu po to, żeby odwołać większość składu Trybunału Konstytucyjnego, żeby można było zadekretować coś, co kiedyś było nie do pomyślenia. Bo nie do pomyślenia kiedyś było, że można prawo działać wstecz. Stara maksyma prawa rzymskiego. A teraz premier, nadpremier, naczelnik wychodzi i mówi, że możemy to zmienić, bo prawo może działać wstecz. Bo o co chodzi? Bo chodzi o zawłaszczenie samorządów. O to, żeby nie był samorządowiec, którego wy znowu suwerenie wybieracie, my wszyscy kartkami swoimi i swoimi decyzjami, tylko ma być suweren, ma wybrać spośród tych, którzy zostają poza tymi wykreślonymi. Tak więc te wszystkie działania, tak naprawdę referendalne, są ukłonem w stronę suwerena. Chcemy rozmawiać i chcemy, żeby PiS wreszcie posłuchał suwerena. Referendum nie będzie miało żadnego znaczenia. Nie, to już jest to. Szanowni Państwo, już. Będzie miało znaczenie, to znaczy nie będzie miało znaczenia, nie wierzymy w to, że rzeczywiście gimnazja będą obronione w wyniku tego referendum. To znaczy jego nie będzie, bo PiS się na to nie zgodzi, prawdopodobnie. Ale ja mówię o czymś innym, żebyście Państwo powiedzieli to głośno. Ale myśmy to wszystko mówili, tylko nikt nas nie słucha. W tej chwili zrobienie referendum to jest wyrzucenie milionów pieniędzy na coś, na co nie ma znaczenia. Ale idąc tym krokiem rozumowania, szanowna pani, idąc tym krokiem rozumowania, to my jako opozycja w zasadzie powinniśmy nic nie robić. Nie, proszę, ale to robiliśmy, proszę wierzyć, wszystko robiliśmy na forum sejmowym, wszystko co możliwe. Ale proszę pana, my nie jesteśmy na forum sejmowym, tylko my jesteśmy w Małym Goleniowie. I jeżeli chodzi o to, to myśmy nie widzieli tutaj nic, żeby w przypadku reformy szkolnictwa, żeby były jakieś zapędy nawet zrobienia referendum. Myśmy zostali postawieni przed faktem dokonanym. Zlikwidowano gimnazja i koniec. I w tej chwili za chwilę zlikwidują sądownictwo. Ja doskonale pana rozumiem, że nie chodzi o sprawę materialną, o materialną rzecz to referendum, tylko o mentalność ludzi. Ale ja nie wiem, czy to spowoduje na tyle, czy te pieniądze spowodują taką zmianę mentalności. Przecież gdyby pan porozmawiał z tymi wszystkimi ludźmi, to my doskonale wiemy, że reforma jest do... przepraszam, tak, nie skończę. Deforma. No, więc robienie w tej chwili referendum, ja myślę, że te pieniądze
można było wykorzystać zupełnie. Ale szanowna pani, problem polega na tym, że pani premier Beata Szydło wyjdzie i w świetle Jupiterów odwoła te wszystkie swoje zapewnienia, które miała w kampanii wyborczej. Ale my wiemy, co powie pani Szydło, bo my się już niczego więcej po pani Szydło nie spodziewamy. Jeśli państwo pozwolicie, jedna tylko uwaga. Z jednym bardzo trudno mi się, z jednym bardzo mi się trudno pogodzić, że nic o tym, że rząd zamierza robić my z oświatą, my jako Platforma nie robiliśmy. Sama byłam organizatorką wielu takich spotkań, w których mówiliśmy nie wobec likwidacji gimnazjów, z różnego rodzaju środowisk. Parę takich spotkań w różnych miejscach naszego województwa przy udziale naprawdę zarówno nauczycieli, jak i rodziców. Ale czemu nie była pewności referendum? Ale wtedy jeszcze nie mieliśmy pewności, czy ta reforma, w ogóle deforma, dojdzie do skutku. Ja chcę przypomnieć, to o tym mówił pan poseł i zresztą pani premier także, że przygotowanie, przedstawienie posłom i uchwalenie tej ustawy, która już nie mówię o tym, ile zawiera treści jako takie, ale miała blisko 800 stron, projekt ustawy. Posłowie mieli jedną dobę, senatorowie nawet tyle nie doczekali. Skandal, sposób, w jaki wypowiadano się na komisjach, podkomisjach i tak dalej, to wszystko trwało dwa tygodnie, proszę pani państwa. Poseł, przepraszam bardzo, ale jeżeli referendum nawet pokaże stosunek ludzi do tej reformy, czy pani myśli, że zmieni to sposób myślenia w naszym rządzie? Czy to jeszcze bardziej upewni jakoś chyba? My nie chcemy to, ale czy tak nie jesteście? Proszę państwa. Proszę państwa. Ja jeszcze tylko się pytałam, bo po prostu mam tylko jedno. To ma pani pytanie, a pani bardzo proszę mówi, proszę. Ponieważ pani premier powiedziała nam bardzo ważną rzecz, że jedynym antidotum na to, żeby przy następnych wyborach PiS nie doszło do władzy, jest jedność opozycji. Ja chciałabym się bardzo konkretnie dowiedzieć, co robi opozycja, czyli Nowoczesna, Platforma Obywatelska i ewentualnie KOD, żeby tą jedność stworzyć, bo wy i PSL, no powiedzmy, bo my tutaj na dole widzimy tylko jedno, że PiS jest jak pięść. Natomiast wy, jako partie opozycyjne i stowarzyszenie, czy związek, nie wiem jak kod nazwać, właściwie jesteście nie tylko, że już rozbici i każdy z was tam swoje zagospodarowuje, to jeszcze na dodatek, najłagodniej mówiąc, nawzajem się podszczypujecie, robicie coś takiego, jeden to widać w Goleniowie. Tego może nie widać w Warszawie, bo wy macie też inne spojrzenie, ale my widzimy to, że tam u góry wy się kłócicie zamiast pokazać nam, jak możecie się połączyć. Poza tym, no, dziękuję pani. Wrócimy do odpowiedzi za chwilę o jedność opozycji. Tam były dwa zgłoszenia. Jeszcze powiem, ja proszę państwa pamiętam mniej więcej, kto kiedy się zgłaszał, przyjmujemy kolejność zgłoszeń. To jest pierwsza sprawa. I druga, bo widzę, że pan się zgłasza, też chciałbym dać szansę każdemu. Czyli jeżeli ktoś drugi raz będzie próbował, to będę omijał i jak starczy czasu, to wtedy wrócimy. Więc idę według kolejności zgłoszeń. Jeżeli się pomylę, proszę mi wybaczyć. Szanowna pani premier, szanowna pani poseł, szanowny pan poseł i szanowni państwo tutaj zgromadzeni w tej stacji, w bibliotece w Dolejowie. Dzisiaj rozmawiamy o swoich życzeniach, o swoich, co byśmy chcieli oczekiwali od naszych posłów. Ciężko każde życzenie jest spełnić. To trzeba powiedzieć sobie otwarcie. W demokracji jest tak, że decyduje większość, czy ma rację, czy nie ma racji. Dobrze jest w demokracji, jeśli ta większość słucha.
tej mniejszości i chcą razem współpracować. Wtedy wszyscy osiągniemy cel. Bo jeśli my dzisiaj w takim gronie małym jesteśmy i każdy ma, widzi to wszystko inaczej, no to jak mogą tam w Warszawie się pozwolić, jak każdy znajduje się z innej strony Polski. I każdy na szczeblu Polski ma inne problemy. Tak wygląda. Każda władza popełnia błędy. Od góry do dołu. Nawet w rodzinie się popełnia błędy. Ale chodzi o to, żeby te wszystkie błędy skorygować. Dojść do jakiegoś wspólnego mianownika. Ja mogę powiedzieć tylko od siebie. Ja byłem działaczem od 1931 roku. Byłem działaczem Solidarności. Byłem na zjeździe krajowym. I to, co się dzisiaj dzieje, też powiedziałem koledze, jak chodziłem na salę, że mnie szlak trafiał. Jak można mówić do ekranu i kłamać ludzi? Ja tego nie rozumiem. Dla mnie to jest coś poniżej pasa. Ale być może taka polityka, ja nigdy politykiem nie byłem, tylko mówiłem tym działaczem związkowym. Może mi to jest trudno przyjąć, jakie są wielki, ale tak to rzeczywiście odbieram. I jeśli my wszyscy tutaj, co jesteśmy i poza tutaj tą salą, zmobilizujemy się i każdy chce dołożyć cegiełkę, na pewno tą władzę odsuniemy od tego, jak to mówią, brzydko po męsku kobieta. Ale to my wszyscy musimy chcieć. Nie tylko żądać od kogoś, ale chcieć sami. Każda rzecz jest dobra, która przynosi efekty. Każda rzecz. Żeby ona, nie wiem co robić, to ona jakiś tam efekt da. I tak mi się wydaje, bo dla mnie dzisiaj, jeszcze to powiem taką jedną rzecz, że dla mnie dzisiaj, jako obywatela, gdzie przepracowałem 45 lat w kraju, dla mnie już demokracji nie ma. To mówię otwarcie. Dla mnie, jeśli jest instytucja, gdzie jest tylko działanie, jest zniszczona, to nie ma demokracji. Bo obywatel do kogo się odwoła? No do kogo? Chyba do mocnej pięści swojej własnej. No bo nie ma już. A teraz idzie następne. Ja tylko kiedyś powiedziałem w Stargardzie, na tym spotkaniu byłem spotkaniu i byłem tam przedstawiciel PiS-u, pytałem się, kiedy autostrady na rozbrali, bo to nie oni budowali. Bo do tego można tak się wprowadzić. Bo wszystko, co przez 27 lat było odrobione, jest nie dobre. Bo pan wygłasza. I ja mam pytanie. Wszyscy mam inne zdanie. I ja mam takie pytanie, to chciałbym i życzyłbym powodzenia, żeby Platforma Obywatelska opracowała jakiś program i właśnie na takich spotkaniach, jak będzie przyjeżdżać, żeby przedstawiła, żeby obywatel wiedział, co go czeka. Choć ja życzę powodzenia tym, którzy wezmą teraz władzę po PiS-ie, bo wszystkie będzie mieszane na nich. Dziękuję bardzo za uwagę. Dziękuję bardzo. Tak, to bardzo będziemy. Proszę bardzo. Ja nie będę wygłaszał exposé jak mój poprzednik. Natomiast chciałem zadać pytanie, które jest krótkie i myślę, że dosyć ważne i w miarę konkretne. Mianowicie, pani premier, czy po tym wszystkim, co zaszło w ciągu ostatniego roku, po tym totalnym zawłaszczeniu państwa, po tym wszystkim, co było, ja już nie będę powtarzał tych wszystkich rzeczy, bo to już było mówione. Czy pani jeszcze, czy państwo w ogóle wszyscy, ale już do pani się zwracam jako do osoby wiodącej, czy pani wierzy jeszcze w to, że w ogóle będą jakieś jeszcze wybory do Sejmu? Albowiem ja jeszcze wciąż wierzę, że takie będą, ale spotkałem już sporo osób, które mówią, że już nie będzie. To znaczy, oczywiście będą wybory, w PRL-u też były wybory. Była taka procedura, która się nazywała wyborami. One były co 4 lata. Czy będą normalne wybory demokratyczne w Polsce jeszcze? W najbliższych latach. Dziękuję bardzo. Pani
Państwa, jestem normalnym, zwykłym człowiekiem. Co normalnego człowieka interesuje? Emeryta. To, co ma w kieszeni. Tak jest. Nic nie interesuje, czy to jest PO, czy PiS, czy ktokolwiek przy władzy. Interesuje to, co ja mam w kieszeni. I ja tak modlę się, bo ja jestem byłym wojskowym, byłem nauczycielem, a w tej chwili jestem stary. My tu nieraz wyglądamy, wymieniamy z sobą poglądy obok. Jestem w strachu, co się w tej chwili będzie wyprawiało. Ojczyźnie oddaliśmy 20 lat. Odsłużyłem ojczyźnie, wojsku. 20 lat byłem nauczycielem. Uczyłem się po to, żeby móc uczyć się młodzież. I co ja w tej chwili mam? Nic. Strach. Ale to pomijam. Rodzice moi pamiętają o jednej rzeczy. Kto przychodził w nocy i zabierał ich z domu, tam na wschodzie, na Litwie, w 39 roku, 41. Dalej źródeł będzie. A teraz tak się robi. Nasze związki były żołnierze zawodowe, to nasze były żołnierze zawodowe. Co się robi z nami w nocy? Zabiera się, wyrzuca się na nas ulicy. Dzięki władzy. Tu go wyjawa, jako żyjemy. Jako żyjemy, porządek. To jest tylko. Tłumaczę młodzieży, dlaczego miałem swoją klasę, 26 osób liczyło. W Polsce zostało 6 osób. Dziwicie się Państwo, że oni zbywają z Polski? Za co? Za ile mają pracować? Za 1500 zł? Gdzie ty dom dołożyć? I to główny cel powinien być naszych rządów. Mnie nie interesuje tam, co tam się u góry dzieje. Naprawdę. Na dole interesuje byt społeczeństwa. I to jest Goleniów, to, Goleniów, moje, to co ja muszę jeszcze. Także ta sprawa. Druga rzecz, sprawa lekarzy, powiem parę słów. Ja tak trochę mam tego, bo boję się wystąpić, mówisz, a propos. I teraz tak, a propos lekarzy. Nie słychać. Nie słychać, dobrze. A propos lekarzy, mówimy, że brak jest lekarzy i tak dalej. Podobnie z brakiem, tak? A gdzie są lekarze na Zachodzie? Jak oni się tam znaleźli? Nasi polscy. Sekundę teraz powiem nasz. Ja kończyłem szkołę wojskową. Krążówkę, później maturę, później oficerską. I ktokolwiek chciał zrezygnować ze szkoły, na końcu porył pieniądze takie, że hej. A lekarze, pielęgniarki, niech zwrócą te koszty. Państwo kształci ładuje pieniądze w specjalizację, a ci cyk, do widzenia. I tu jest cały też między innymi błąd. To jest to. No dalej, już więcej nie będę mówił, bo na pewno Państwo więcej macie pytań. Dziękuję. Dziękuję. Jeszcze dwa pytania i oddam głos. Dobry wieczór Państwu, panie premierze. Bardzo dziękuję za możliwość uczestniczenia w tym spotkaniu. Natomiast to, że mamy do czynienia z panem naczelnikiem Mało, już cały czas był Mało. Spróbuję głośno. Natomiast to, co mnie interesuje tak naprawdę, ponieważ nie chciałbym, żebyśmy rozmawiali na tym, co nie udało się obronić, co nie udało się wypracować, tylko to, co możemy jeszcze zrobić. Przed nami tak naprawdę kolejne zamachy, które myślę, że można nazwać stanem chorobowym pewnej schizofrenii. Mam tu na myśli na przykład najbliższe wybory właśnie samorządowe, kiedy mówi się o tej kadencyjności, o układach. Natomiast schizofrenia polega na tym, że w Sejmie to już tych układów mieć nie można. Tak? Czyli zapomina się o sobie, natomiast szuka się winy gdzieś oddolnie. Potem podejrzewam, że można się wycofać z tego, jak już ta opcja PiS-u zostanie wybrana na lokalnych przedstawicieli. No i się ogłosi, że już nie ma tej kadencyjności, tak? I taka wszechwładza, która będzie przez wiele lat ciążyć. Co możemy zrobić jeszcze z tym? Pani premier powiedziała tak naprawdę, co chcielibyśmy, żebyście zrobili. Przede wszystkim chcielibyśmy usłyszeć realny program, który spowoduje, że więcej osób pójdzie do głosowania. Ponieważ dzisiaj mówimy o głosie suwerena, ale jeżeli ktoś mi mówi, że 19% jest suwerenem, no to przepraszam bardzo, to nie jest prawda, tak? Statystyka jest manipulacyjna. Dzień dobry. Ja się pokusiłam o głos, dlatego że tak statystycznie to tutaj nie bardzo jestem na dole krzywej Gaussa. I chciałabym się powiedzieć tak jako młoda kobieta, matka, której doba jest bardzo wypełniona. Jeśli mi się uda 6 godzin znaleźć na sen, to jest super. A pozostałe zajmuje ogarnięcie mojej rodziny i jeszcze praca.
i trzymam kciuki za Platformę Obywatelską, tylko mam jedną taką prośbę, żeby dotrzeć przed wyborami do takich wyborców jak ja. Ja jestem bardzo nieprzeciętnym wyborcą, ponieważ nie mam na telewizji. Jeśli mi się uda znaleźć kilka minut dziennie na sprawdzenie Facebooka, to jest super. I ewentualnie na książkę, więc już nie mam czasu, nie czytam gazet. A no, to, co się dzieje w telewizji, to jest tak żenujące, że nawet dzieciom nie włączam, chociaż pewnie nie zrozumiało, o co chodzi. Chciałam powiedzieć, że nie wierzę w publiczną służbę zdrowia i coraz mniej wierzę w edukację. I wszystkie wybory, które teraz mają młodzi rodzice, bo ja nie wiem, gdzie młodzież pójdzie do szkoły. Czy ma zmienić szkołę po to, żeby miało ją teraz mniej liczną? Nie wiem, co będzie. I bardzo proszę, żeby do takich kobiet jak ja dotrzeć. Pani premier jest dla nas wzorem, jest silną kobietą. My na panią patrzymy. Tylko żeby mieć świadomość, że takie kobiety jak ja nie przyjdą na takie spotkanie, bo one są teraz bardzo zajęte. I dziękuję za wszystko. To ja już... Ja muszę to powiedzieć. Dominika to jest moja żona, ja postaram się dotrzeć. Facebooka. Szanowna pani premier, ja też wysłuchałam panią bardzo dokładnie i proszę państwa, jeżeli nie pójdziemy na wybory masowo, no to tak będzie, tak że jeśli są wybory, trzeba na nie iść. Natomiast ja do pani premier, do państwa posłów mam taką prośbę. Przeanalizujcie państwo, ja tu mówię, zrywy narodowe posła Palikota, posła tego, coś takiego, Korwin-Mikke. Wiecie, czym oni sobie kupili swoich tych pole elektora swój? Obietnicą, że zostanie zlikwidowany Senat, że Izba Sejmowa zostanie zredukowana do jednej drugiej, i że zostaną zlikwidowane subwencje w postaci dotacji dla partii. No dlaczego? Ja na przykład się nie zgadzam, że jako suweren, no siakrę teraz, przepraszam, że my po prostu dotujemy partię tego typu. No i niestety subwencje dla Kościoła też powinny być niestety, ale okrojone przynajmniej. Pod uwagę i te rzeczy. I nie bójmy się mówić tego, bo pokąpi się jeszcze mówi, że nie, dotacje muszą być, bo będzie korupcja, bo to, bo tamto. Korupcja, jak będzie chciała być, to będzie. Czy ta dotacja będzie, czy nie. Dziękuję bardzo i życzę państwu wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Pani premier, więc jedność opozycji. Szanowni państwo, jedność opozycji na początek i czy dobra, będą jeszcze wybory. Teraz co mi bardzo zależy, żeby powiedzieć, jak dotrzeć do tych młodych matek. Jednak faktycznie czuję się winny, bo to, że moja żona tak dużo pracuje, jest też moją... Znaczy to, że tak mam mało czasu, jest też moją dzisiaj. Owszem, na pewno. Proszę państwa, już bardzo proszę, co do jedności opozycji. Od 16 grudnia do 11 stycznia byłam uczestnikiem wspólnego naszego, niektórzy mówią, puczu. Niech tak zostanie, jako puczystka mówię do was, że bardzo dobrze mi się puczowało z Nowoczesną i częściowo przez jakiś czas także z posłami z PSL. Nie ma powodów, dla których różniąc się w programach i różniąc się na tyle, że weszliśmy do parlamentu jako osobne byty i stanowimy osobne kluby parlamentarne, żebyśmy mówiąc jednym językiem dotyczącym tego, że nie zgadzamy się na PiS i na rządy w ich stylu, czasem nie podszczypywali się. Powiem państwu także, że dzisiaj w trakcie obiadu, który jadłam z panią premier, zdarzyło nam się różnić poglądach, co prawda bardzo szybko doszliśmy do porozumienia. Więc, że zacytuję taki program, warto rozmawiać i zapewniam państwa, że te rozmowy trwają.
co do młodych, mam naprawdę, Pani Dominiko, ja się tam upomnę na Facebooku, więc może choć tyle facebookowo ze sobą pogadamy, skoro na więcej Pani czasu nie ma, a przy okazji powiem, że lata pracy w wychowywaniu męża powodują, że świetnie gotuje, robi różne rzeczy, więc no tak facebookowo też troszkę doradzę. Co do reszty? Pani premier, pan potrzebuje. Nie, no to przedłużymy. Troszkę przedłużymy. Co ja wam mogę powiedzieć? Jedna rzecz, która mi się zwraca do głowy w tej chwili, jak słuchałam tych pytań płynących z sali, to zrobiło mi się trochę strasznie, tak może nie nieprzyjemnie, ale zrobiło mi się smutno, tak po ludzku, z jednego powodu. Nawet jeśli się nie zgadzamy, każdy z nas może mieć inne zdanie na dany temat, ale nikt nam nie może wyznaczać granic, w której ktoś jest lepszym katolikiem, ktoś jest lepszym patriotą, ktoś jest lepszym Polakiem. My nosimy to wszystko w środku. Ja nie wiem, czy ktoś ma czelność wejść do mojego sumienia, mojej duszy, powiedzieć, ty jesteś gorszy ode mnie. No i każdy sobie zostawi to swoje sumienie dla siebie, robi te swoje porządki w tym swoim sumieniu, w swojej głowie układa ręce. Ale niech ma takie poczucie, że jeszcze daleko mu do tego, bo sam nie jest doskonały, żeby oceniać innych. A co ja czuję, kiedy od półtora roku mam dzisiaj większość parlamentarną? Czuję się człowiekiem gorszego sortu. W wypowiedziach bardzo odważnych i zupełnie bezkarnych posłów PiS-u słyszę: jesteście złodziejami, mordercami i jeszcze parę jeszcze innych epitetów, które tak nieukami, jeszcze parę innych rzeczy, które nie przeszłyby komukolwiek, kto nie musiał skończyć wyższych studiów i znaleźć się w parlamencie, na ulicy bezkarnie, bo jeden drugiego podałby do sądu. Każdy z nas ma swoją godność. Kiedy my to słyszymy od posłów PiS-u, to wiecie, jak to wygląda? Ja to pamiętam wtedy, kiedy prowadziłam obrady. I to wyglądało tak. Nie obrażajcie nas. Dajcie nam żyć. To były głosy ludzi z PiS-u występujących na mównicy. Nie obrażajcie nas. Dajcie nam żyć. Wy złodzieje i kłamczuchy. No więc ile hipokryzji w tym wszystkim się mieści? Ile hipokryzji, którą każdego dnia mamy serwowaną, nie tylko przez okienko telewizyjne, ale też w spotkaniach i na spotkaniach i w rozmowach. Ja spotykam się z ludźmi, którzy są zwolennikami PiS-u i wierzcie mi, oni w to głęboko wierzą i to jest najgorsze. Że to, co mówią, co jest dalekie od prawdy, co jest dalekie od dobra naszej ojczyzny, jest ich kanonem, jest czymś, co wyznają. Oni w to głęboko wierzą i będą każdego dnia prezentować, choćby ich ciąć w paski, oni i tak będą wierzyli w to, co mówią. I są przekonani o swojej słuszności. Oni gdzieś stracili zdolność słuchania tego i tolerancji dla odmienności. Oni nie dopuszczają, że ich sąsiad może myśleć inaczej, albo chodzić inaczej ubrany, albo mówić inaczej, albo w piątek nie pościć. Bo to wszystko świadczy o tym, jakim jest złym katolikiem. Jeśli ja słyszę od ludzi, którzy chodzą do kościoła i wychodzą z tego kościoła i bardzo często, ja nie mówię, że zawsze, bo są ludzie, którzy rzeczywiście potrafią, chodzą do kościoła z potrzeby i chwała im za to, bo nam potrzeba, w naszym narodzie potrzeba również wiary w coś więcej niż tylko osoby. Więc jeśli ja słyszę te osoby, które deklarują każdego dnia, a skoro ktoś jest chrześcijaninem, to nie musi o tym mówić. Nie musi sobie wytatuować na czole, ja jestem katolikiem albo ja jestem patriotą. Całym swoim życiem dają dowód na to, że są patriotami i katolikami. Ale jak ja mam traktować tych, którzy deklarują się, że są takimi zagorzałymi katolikami, po wyjściu z tego kościoła za chwilę złożyczą sąsiadowi, ale obgadują sąsiadkę, która stała obok nich w kościele. No gdzieś musi być ta granica. I to, co niestety, to jest ten grzech śmiertelny, który uczynił PiS. Możecie się Państwo ze mną zgadzać, lub też nie, ale to niestety będzie procentować na lata. Wykopał straszne doły, podzielił ludzi. Podzielił na tych lepszych i gorszych. Ostatnio były święta. Nawet w rodzinach dzisiaj ludzie ze sobą politycznie się nie zgadzają. I długie lata miną, zanim my te podziały zasypiemy.
ale przy podgrzewaniu tego i wiecznym takim niestety złym języku, bo jak nazwać ten język, kiedy głowa polskiego państwa, prezydent, którego powinniśmy szanować, wybrany nawet jeśli my na niego nie głosowaliśmy, ale szanując instytucje, szanując prawa, szanując samych siebie, szanujemy również ten wybór, gdzie głowa państwa mówi o swoich współobywatelach, że jazdoczą, że będą jazdować i może ci lepsi powinni przyjechać do Warszawy i zabronić im tego jazdotu. No, mam wrażenie, że dzisiaj jest takie przyzwolenie, jak państwo mówicie, po co nam to referendum. Zgadzam się w pełni z panią, można było to zrobić wcześniej, choć wiadomo jest rzeczą, że to referendum nie dojdzie najprawdopodobniej do skutku i wtedy by też nie dopuścili. Ale dzisiaj, tak jak czarny marsz spowodował, że oni zaczęli się zastanawiać, że ten naród, Polki i Polacy, a przede wszystkim Polki, potrafiły powiedzieć tej władzy nie, odważnie na ulicy, to dzisiaj to referendum ma być sygnałem dla tych, którzy rządzą, że nie są bezkarni, że nic nie trwa wiecznie, że przyjdzie taki moment, że znajdzie się jeden czy drugi członek Trybunału Stanu i powie, jesteś winien za to, co robiłeś przez te lata. Że będą takie momenty i po to jest to potrzebne, ta aktywność obywatelska po to jest nam potrzebna, żeby powiedzieć, nie zgadzamy się z wami, nie dajemy wam przyzwolenia na zawłaszczanie tego państwa. Jeśli macie państwo wątpliwości, czy te wybory jeszcze będą kiedykolwiek do Sejmu i do Senatu, to ja powiem, ja wierzę w demokrację, tak mnie wychowywano w domu. Wierzę w to i wierzę w siłę Polaków. My żeśmy przeszli tyle prób, ja jestem z Radomia. Nas nazywają Warchołami. W 76 niewiele żeśmy zdziałali, ale w Radomiu pokazaliśmy, że można przeciwstawić się nawet wtedy, kiedy siły są nierówne. A dzisiaj to społeczeństwo jest podzielone. 38% dla tych, którzy dzisiaj rządzą, którzy mają większość w parlamencie, ale 62% to są ci, którzy albo nie poszli na wybory, albo są odmiennego zdania. No więc na czym to wszystko polega? Na mobilizacji. To wszystko zależy od nas. Jeśli ktokolwiek mi powie, że to nie zależy od nas, bo to już jest wszystko przesądzone, to tak jak ja bym stwierdziła, że życie traci sens, bo po co ja mam żyć, skoro nie mam na to wpływu, co się wydarzy jutro i pojutrze. Wręcz przeciwnie, 38 milionów Polaków dzisiaj ma wpływ na to, w jakim kraju będziemy żyć za rok, za 2 lata, za 4 lata i za 8 lat. Jak mówicie o wyborach samorządowych, to ja powiem jedną rzecz. PiS wygrywał w wyborach parlamentarnych różnie. Raz gorzej, raz lepiej. W ostatnich wygrali, szanujemy. Taki był wybór. Wygrali te wybory, ale w wyborach samorządowych zwykle przegrywali. Ale dlaczego przegrywali w wyborach samorządowych? To jest pytanie. Potrafią wygrać w kraju, samodzielnie rządzić, w wyborach samorządowych przegrywają. Otóż z jednego powodu, że tam się nie da ludzi oszukać. Tam nikt nikomu nie powie, że to miasto jest w ruinie, bo tam powstaje żłobek, ulica, stadion i ci ludzie to widzą. Tam się im nic nie mówi. Tam się ich nie oszuka. Tam się dziurę na drodze, która jest, nie zalepi kropidłem wtedy, kiedy zaprasza się pół kościoła, tylko robotą, przetargiem i znalezieniem pieniędzy. Jeśli dzisiaj w samorządach mielibyśmy rozstrzygać, to wygrają ci, którzy ciężko pracowali na swoją opinię. I niezależnie od tego, czy oni będą z tej partii, czy z innej, to dzisiaj mieszkańcy tego miasta ocenią szczegółowo każde ich działanie, ich przyzwoitość lub też nieuczciwość. Dlatego też nie zabraniajmy ludziom oceny swoich włodarzy w tych małych ojczyznach, bo to my nie wiemy, co dla nas zrobili. Więc jeśli oni dzisiaj nie wygrywali do tej pory w samorządach, to szukają sztuczek. Szukają sztuczek administracyjnych. Zrobią ustawę, w której trzeba wybrać partii, nie będzie można być w komitecie, zrobią próg 10%. Mnóstwo rzeczy, które pozwoli im zwiększyć ich szanse na to, żeby kolejny obszar mieli większy. Zawłaszczony, swój własny, no i wtedy to już im się będzie dobrze żyło, bo będą u siebie i to oni będą to wszystkim decydować. I znowu się odwołam do was. I to wszystko zależy od nas, właśnie od was, wyborców, którzy pójdą na te wybory. Nie dajcie sobie wmówić, że ktoś ma monopol na wiedzę, na rację w tym kraju.
na przyzwoitość, na uczciwość. Bo dzisiaj możemy z równym efektem rozliczać działaczy PiS-u, co i Platformy, PSL-u i każdego z nich. I w każdym tym środowisku znalazłby się ktoś, kogo moglibyśmy wskazać jako tą, która nie postępowała uczciwie lub mniej czy więcej kombinowała. Zawsze się gdzieś tam znajdzie. No to jest normalne i ludzkie. Jak ktoś mi próbuje powiedzieć, że tylko w PiS-ie są ci najmądrzejsi, uczciwsi i tak dalej, to się mogę tylko roześmiać. Bo my wtedy, kiedy rządziliśmy, niestety może trzeba się od nich uczyć. Nie potrafiliśmy pewnych rzeczy zrobić. Może trzeba było pierwszego dnia pana Mariusza Kamińskiego zwolnić szefa CBA, a nie czekać. Bo my łaskawie mówiliśmy, to merytoryka, to przyzwoitość, to uczciwość, bo chcemy obiektywnej oceny. Oni mają jakieś skrupuły? Kto dostał uniewinnienie pierwszego dnia jako skazany od prezydenta nowo wybranego? Ten sam człowiek. Nie, dobrze, nie był skazany, ale już miał prawomocny wyrok. Nie odwoływał się jeszcze do kolejnych instancji. Czy miał wyrok bez prawomocności tego wyroku? Ale wtedy, kiedy... Ale wtedy, kiedy my mówiliśmy o tym, że trzeba rzeczywiście w tych spółkach Skarbu Państwa zrobić porządek i patrzeć im na ręce, pani, która tu mówiła, wcale nie byliście lepsi, ale to oni wygrali na haśle my jesteśmy lepsi. No to skoro robią to samo, albo może jeszcze gorzej, a ja śmiem przypuszczać, że robią to w sposób bezczelny, arogancki i jeszcze na dokładkę nie licząc się z opinią publiczną, to ja mam pytanie, kto jest w takim razie lepszy? To kto oszukał wyborców półtora roku temu przed wyborami? Kto oszukał wyborców mówiąc, każde dziecko dostanie 500 zł? Ja nie widzę, żeby każde dostało, bo pierwszy nie dostaje. Każdy emeryt po 75 roku życia dostanie bezpłatne leki, konia z rzędem, żeby im pokazać tego emeryta, który ma bezpłatne leki się. Będą oczywiście niższe opłaty. Jeśli chodzi o podatki, to ja bym chciała was zapytać, który podatek wam obniżono, bo ja wiem, który wprowadzono. Od supermarketów, bankowych, jeszcze parę innych. A ceny przecież wszyscy musimy być nawet tacy szczęśliwi i bogaci. Przed chwilą mieliśmy święta. Kto poszedł do sklepu i sprawdził, ile kosztuje teraz masło? Ile kosztuje chleb? Ile kosztuje śmietana? Ile kosztuje schab, wołowina? To chcę wam powiedzieć, to jest to, co do jednej kieszeni włożą 500, a wyjmą 1000 z drugiej kieszeni dzięki podwyżce na gaz, prąd, za chwilę elektryce, wodzie, niestety, bo będzie dyrektywa wodna w formie ustawy przyjęta i tego, co w ramach inflacji idzie w sklepach na produkty pierwszej potrzeby. To jest nieuczciwość. I teraz jest pytanie. I politycy powinni pewnie sobie zadawać to pytanie. Co jest ważniejsze tak naprawdę w życiu? Czy przyzwoite postawienie sprawy i powiedzenie, słuchajcie, moglibyśmy, ale nie damy, ale stworzymy takie warunki, że może za rok, za dwa, jeśli ta gospodarka będzie tak kwitnąć, jak to się nam udało przez ostatnie 8 lat, o tym mówiłam, wtedy w czasie wyborów, będziecie więcej zarabiać. Czy wyjść do tych ludzi i powiedzieć, słuchajcie, oni wszystko źle zrobili, ale my wam los poprawimy i damy, rozdamy wam pieniądze. Co będzie za 5 lat? Co będzie za 10 lat? No to ja chciałabym sobie wyobrazić, co może być za 5 lat i za 10 lat. Otóż ktoś musi płacić za nasz dług publiczny. No, jak ktoś to powiedział, rząd nie ma swoich własnych pieniędzy, to są pieniądze podatników, czyli nas wszystkich. Jeśli tych pieniędzy nie będzie w budżecie państwa, a nasz dług trzeba spłacać. Jeśli obsługa tego długu oczywiście będzie z roku na rok coraz trudniejsza do spłacenia, bo będzie coraz wyższy. Nie będzie inwestycji, a więc PKB nie będzie rosło. W związku z tym będziemy mieli oto taką sytuację, a jeszcze będziemy mieli na garnuszku Państwową Służbę Zdrowia, z której w momencie, kiedy coś się wydarzy, trzeba będzie dołożyć. Więc nie wiadomo, czy się dołoży. Dzisiaj mówiliśmy, jest tyle, ile dadzą obywatele, bo mają to podatek. Więc jeśli dzisiaj polityk mówi, wszystko będzie pięknie i cudownie, tylko nas wybierzcie, to ja wam mówię, że taki polityk pójdzie do piekła. Bo oszukuje i robi to z premedytacją.
cynicznie i z premedytacją. Jeśli ja dzisiaj słyszę posła Kaczyńskiego, który nagle mówi, no wreszcie będziemy mieli w tym kraju porządek, wreszcie dzieci będą się uczyć tej prawdziwej historii i wreszcie będziemy mieli miejsce, w którym będzie szacunek dla innego, to jak ja mu mogę wierzyć, kiedy nie potrafi szanować kobiety, która na sali sejmowej zwraca się do niego i on potrafi powiedzieć w sposób niegrzeczny do kobiety, już nie mówię do posła na sali. Jeśli ten sam człowiek mówi, dzisiaj wybory samorządowe powinny się odbywać pod dyktando, bo musimy mieć ten samorząd, bo jak nie będziemy mieli tego samorządu, to w kraju będzie się działo źle i nie będzie przyspieszonych wyborów samorządowych. I na koniec wam powiem jedno, bo oczywiście mogłabym jeszcze rozmawiać z wami długie godziny, ale pewnie pan poseł jeszcze chce państwu kilka zdań przekazać. Im bardziej będą zaprzeczać, im bardziej będą mówić, że nie będzie przyspieszonych wyborów, że nie będzie takiego czy innego rozwiązania, tym bardziej bądźcie pewni, że tak będzie. Kłamią, kłamią, kłamią rano, w południe i wieczór. I robią to patrząc prosto w oczy. I to jest jedyna, tak, widzę tą rękę, i to jest jedyna metoda na to, żeby właśnie musi powiedzieć. Moja propozycja, pani premier, jest taka, zamiast może tego referendum szkolnego, tak go nazwijmy, może, żeby potem nie mówić, aha, mogliśmy, nie zrobiliśmy. Będzie referendum w sprawie samorządowych wyborów. Wreszcie się wypowiedzmy, tak, że nie chcemy ani skrócenia, ani działania prawa wstecz. Że może, proszę bardzo, kadencyjność od teraz do przodu, ale nie wstecz. I to nie będą wyrzucone pieniądze i to będzie dawało do myślenia. Przewodniczący naszej partii na ostatnim spotkaniu naszego zarządu krajowego bardzo mocno i na Radzie Krajowej wyartykułował, że oczywiście referendum w sprawie oświaty, bo musimy o tym pamiętać, musimy dać ten sygnał płynący do tych, którzy nam zabierają coś bardzo cennego, wolny wybór. Dzisiaj nie byłoby na tej sali burmistrzów, wójtów, nikt nas nie zmuszał do tego, żeby ich wybrać, prawda? Wybraliśmy, bo uważaliśmy, że są uczciwi, solidni, dużo zrobili i nie będą nawet dziesiątą kadencję. Jeśli chcą cokolwiek z pełnym zaangażowaniem, poświęcając ludzi, dom i rodzinę, robić coś dla swojego miasta, to wybierzcie ich na kolejne kadencje, bo to są przyzwoici ludzie. Jeśli natomiast wyborcy nie chcą ich wybrać, to też ich nikt nie zmusi do tego, żeby ktoś ich wybrał. No na Boga, wybrano ich dlatego, że nikt nas jeszcze nie pozbawił czegoś najcenniejszego, wolnego wyboru. Ale w kraju, w którym niestety wszystko idzie w złą stronę, bo ogranicza się nasze wolności. Ja bym chciała głośno, bezkarnie powiedzieć, co mi się nie podoba na przykład, nie obrażając nikogo, ale mam do tego prawo. Chciałabym, żeby moja córka, która jest lekarzem, powiedziała, co jej się nie podoba i dlaczego ona dzisiaj mówi, że wybrałaby inny zawód, bo to, co robi, dzisiaj jest ograniczane przez tą władzę. Chciałabym, żeby tak było, ale nie zgadzam się, żeby żyć w kraju, w którym jedna osoba, tak naprawdę jedna osoba, nadpremier i nadprezydent, będzie ustalał moje życie, decydował, jak mam żyć, co mam się ubierać, z kim chodzić do kina, co oglądać w tym kinie i ile razy dziennie się modlić. To jest moja wewnętrzna sprawa. No ale niestety to ten właśnie poseł, który nie odpowiada ani przed Trybunałem Stanu, ani przed żadną inną instytucją, ma głos decydujący. Dlatego państwo mówicie, ta opozycja jest niespójna, może dlatego, że ta opozycja nauczyła się rozmawiać ze sobą. Tam nie ma jednego wodza, który wali ręką w stół i mówi, ma być tak, bo inaczej cię nie ma. Więc może pani powie odnośnie reprywatyzacji w Warszawie tych kamieni. Mogę pani odpowiedzieć na to pytanie. Nie mam żadnej kamienicy, nic nie reprywatyzowałam, nawet kawałka tej kamienicy nie mam. No. I to jest uczciwa odpowiedź. Proszę nam na ten temat. Ja myślę, że będzie Hanna Gronkiewicz was jako prezydent, którą rozliczymy za to, że Warszawa się rozwijała, że jest metro, że ci, którzy przyjeżdżają do Polski, widzą tę Warszawę, opowiadają o
zapytać tych, którzy rządzili przed Hanną Gronkiewicz i tą ekipę, która popierała tę osobę. Bo reprywatyzacja to była sprawa tylko okresu, kiedy rządzi tam Platforma Obywatelska. Więc proszę to pytanie równo kierować i do tych, których pani uważa trochę lepszego sortu, i do Platformy Obywatelskiej. Więc myślę, że i jedni, i drudzy powinni odpowiedzieć. Pani premier, to się wszystko działo za czasów pani rządu. No nie sądzę. Bardzo bym chciała, jeśli pani uważa, że ta reprywatyzacja działa się w ciągu ostatniego roku rządów Platformy, to chcę pani upewnić, że jest pani w olbrzymim błędzie. Naprawdę jest pani w olbrzymim błędzie. Więc bardzo bym chciała, żeby pani równie o to, proszę Szanowni Państwo, jeżeli każdy z nas zacznie teraz mówić, to już nikt nic nie będzie rozumiał. W związku z tym pozwólmy dokończyć pani premier. Jest za 15:07. Przekroczyliśmy pani premier już czas po 15 minut planowanego spotkania. Ale okej. W związku z tym pani premier dokończy. Potem taka runda podsumowań, myślę. To ewentualnie jeszcze zrobimy rundę pytań, ale to będą musiały być pytania dosłownie zwarte, krótkie. Ja na koniec, żeby dać jeszcze głos mojemu posłowi, na koniec powiem tylko jedno. Ja, i to kieruję to pytanie, oczywiście tą wypowiedź do pani. I pani nikt się nie rodzi ani premierem, ani prezydentem. Ja ciężko przez ten rok pracowałam, będąc premierem polskiego rządu. I jestem dumna, jak każdy, kto dzisiaj chciałby mi cokolwiek zarzucić, że w ciągu tego roku było nie tak, albo coś było nieuczciwie, pójdę z nim do sądu. Ja wiem, jaką ciężką robotę razem z moimi ministrami robiłam. Ja nie mówię, że byłam wyjątkowo zdolna, że miałam zdolności cudownie, wszystko mi się udało. Pewnie potrafiłabym i pewnie każdy z nas miałby coś lepiej i mógłby lepiej. Ale jedno nie jest pewne. Pracowałam tam z całym zaangażowaniem i najuczciwiej jak potrafiłam. I chciałabym, żeby następcy robili to samo, bo to dotyczy mojego kraju, pani kraju, mojego kraju. To samo dotyczy samorządowców. To nie jest ważne, czy to się dzieje we Wrocławiu, Poznaniu czy Warszawie. Ważne jest, żeby osoby, które będą w tym miejscu gospodarze, były przyzwoite i w pierwszej kolejności nie myślały o swojej karierze i o sobie, tylko myślały o tych, których reprezentują. I tego oczywiście wszystkim życzę. Ja dzisiaj nie czuję się godnie reprezentowana ani przez ten rząd, ani przez tego prezydenta. Przykro mi bardzo. Dziękuję. Pani premier, no kilka słów. Szanowni Państwo, po pierwsze, pamiętacie hasło Polska w ruinie? Państwo pamiętacie i na tej fali wygrał PiS wybory. W tej chwili PiS tworzy nowy komunikat. Opozycja, która się kłóci. Żadna opozycja. Opozycja, która nic nie rozumie. Opozycja słaba. Ten komunikat przebija się w TVP Info, w TVP głównym, jednym, drugim, w radiach. Oni mają większość w tej chwili mediów. My nie mamy jako Platforma ani jednego własnego medium. Ani jednego. Nigdy zresztą nie mieliśmy. Donald Tusk zawsze mówił, ten kto chce zrobić zamach na telewizję publiczną, na media, ten przegrywa wybory. Tak mówi, tak uważa. My też to szanowaliśmy, bo uważaliśmy, że jesteśmy partią, która zagwarantować ma wolność. I mimo tego, że niektórzy w tej chwili mówią, że media w tej chwili, telewizja, że za naszych czasów telewizja publiczna była przez nas zawłaszczona, to jeśli była za naszych czasów, to w tej chwili jest hekatomba. To jest atom, to jest napalm, który wpływa do naszych umysłów. Tam codziennie jest sączony komunikat. Platforma zła, Nowoczesna zła, PSL zły. Oni tylko są wspaniali, cudowni i mają rację. Całe wiele lat PiS tworzył własne imperium medialne, które ludziom potrafiło nawet wsączyć do
umysłów ludzkich, że w Smoleńsku doszło do zamachu, że był trotyl, że była mgła. Macierewicz, który opowiada takie rzeczy, jest w tej chwili najważniejszym ministrem. Jest prawie nad Kaczyńskim. Czyli ich propaganda oparta na negacji, ona dociera do naszych umysłów, do każdego z nas. Do każdego z nas, jak tu siedzimy na tej sali. Dociera. Stąd pan zapytał, czy będą wybory na scenę. A cała sala zareagowała takim śmiechem, ale w śmiechu było o, coś jest na rzeczy. Bo ci, którzy jeszcze się bronią przed tą propagandą, wiedzą, że źle się dzieje, że jest totalny zamach na demokrację i na państwo polskie, że jest jakiś dziwny resentyment i powrót do PRL-u. A jeśli jest, to prawdopodobnie może być też tak, że coś się wydarzy takiego, że ordynacja na przykład będzie tak zmieniona wyborcza, widzimy to na przykładzie Warszawy, że te wybory rzeczywiście się odbędą, ale one nie będą wyborami oddającymi rzeczywisty układ sił politycznych i myślenia ludzi w naszym kraju. Pokombinuje z okręgami wyborczymi, może zrobi okręgi, wybory mieszane, to znaczy w części z listą krajową czy z listami wojewódzkimi, a w części tylko jednomandatowe okręgi wyborcze, a w części proporcjonalne. Pozmienia okręgi po to, a i co jeszcze, i będzie dalej kłamał. Chce się przeciągać do 2019 roku, kombinując z budżetem, kombinując z pieniędzmi tak, ażeby starczyło jeszcze na te 500 i starczyło jeszcze na te emerytury, bo pamiętajcie, szanowni państwo, Platformie zarzuca się to, że zrobiła emerytalną reformę. My przez to przegraliśmy wybory, tak naprawdę przede wszystkim przez to. Jak zacząłem chodzić od domu do domu, w kampanii Bronka Komorowskiego, to wszyscy zaczęli mi mówić, o nie, Komorowskiemu to my nie wybaczymy czego? Emerytur. Wtedy usłyszałem emerytur o czymś, co już zapomniałem, bo uważałem, że jako odpowiedzialna partia, która myśli o przyszłości, musi podejmować odpowiedzialne decyzje. I to, mimo że bolesne również dla mnie, bo też wolałbym pewnie, chociaż to nie jest prawda, bo uważam, że człowiek powinien pracować jak najdłużej. Ale dla większości społeczeństwa bolesna reforma, my ją przeprowadziliśmy w imię odpowiedzialności za państwo. A tymczasem co robi prezydent nowy? Co obiecywał nowy prezydent, co obiecuje obecna większość? Obiecuje i przegłosowała coś najbardziej tak naprawdę niszczącego nasz kraj. Bo młodzi ludzie, którzy tu są na tej sali, będą beneficjentami tej dobrej zmiany. To młodzi ludzie będą musieli pracować na nas i na nasze emerytury. My jeszcze, którzy odejdziemy za 5-7 lat, będziemy tę kwotę zastąpienia mieli gdzieś na poziomie 50%. Ale później to będzie spadało i spadało i spadało. I tak naprawdę to kłamstwo wyborcze sprowadzi się do tego, o czym pan mówił. Bo pan mówił, że najważniejsze będzie to, co będzie pan miał w swoim portfelu. I oszustwo polega na tym, że właśnie za kilka lat, kiedy już PiS być może nie będzie u władzy, w naszych portfelach będzie 30%, 20% zastąpienia, a ci młodzi ludzie będą ciężko pracować, żeby utrzymać starzejące się społeczeństwo. Szanowni państwo, zmiana, dobra zmiana niestety jest zmianą opartą na kłamstwie i zmianą, która jest zachłanna, która chce połknąć wszystko i również obawiam się wynik wyborczy 2019. Proszę państwa, to ja proponuję ostatnie 3 pytania i w rundzie podsumowań nie zdążymy na pytania? To znaczy, ja tylko jedno... Znaczy pan już miał głos, to proszę wybaczyć. Jest jedno tylko jedno pytanie i potem runda podsumowań w tej rundzie odpowiedź. Dobry wieczór. Pani premier, przyjechałem tutaj z powiatu Grwickiego z
specjalnie na sam koniec chciałem zadać to pytanie, bo to jest troszkę to inaczej. Mam pytanie odnośnie poparcia działaczy. Program Platformy musimy wspierać, musimy popierać. Będziemy musieli tak zrobić, żeby był zrozumiany przez wszystkich, tak? I do czego zmierzam? W dużej mierze będzie zależało to od działaczy, którzy są w gminach, w powiatach. To dzięki nim, dzięki tym osobom będziemy mogli zwyciężyć te wybory, tak? Następne. Tak mi się wydaje, bo na to rzecz polega. Moje pytanie jest, bo jako młody człowiek staram się naprawdę i cały czas z Platformą wierzę i będę wierzył. Pytanie jest moje takie, skąd w Senacie w wcześniejszych wyborach parlamentarnych znalazł pan Napieralski, tak? Bo to jest człowiek, który mówił, że Platforma jest jedną z wielu partii, której go wspiera, nie jest członkiem, nie był, nie przystąpił. W 2015 roku była pani przewodniczącą partii i odpowiadała pani za listy, tak? Co wszystkie listy, które były użone do wyboru. Moje pytanie jest takie, działaliśmy w naszym regionie i mamy takiego działacza, który w ostatniej chwili został skreślony z naszych list. To był wieloletni, jest to wieloletni działacz naszego lokalnej jest to lider Platformy Obywatelskiej, tak? Miał poparcie samorządu, miał poparcie Rady Regionu. Pan Artur Łomski. Moje pytanie jest tylko, dlaczego pan Artur został skreślony w ostatniej chwili i kto rekomendował pana Napieralskiego? Z jakiej rekomendacji? Tak, proszę Państwa, naprawdę ostatnie dwie osoby, ale minutę, bo będę musiał skrócić i przechodzimy do rundy podsumowań. Dzień dobry, Dudkowski Krzysztof. Ja w nawiązaniu do referendum, to powiem, to chyba na PiS się będzie bało, to będzie papierek lakmusowy w zasadzie społeczeństwa. Dam odpowiedź w końcu, nie jaką siłą jest społeczeństwo. To jest jedna rzecz. Druga rzecz. Do pani Ani mówię odnośnie tych zarzutów w Warszawie, tych mieszkań i tak dalej. To jest właśnie tuba telewizji publicznej. A pytanie na teraz, bo dziewczyny dużo mówią, ja też wiem w domu, że dziewczyny lubią mówić, a do pana posła mam takie pytanie, bo pan jest w Komisji Energetyki. Jakie pana jest spojrzenie na temat, ja w ciepłownictwie pracuję, temat palenia węgla i neutralizacji jak gdyby emisji NOx-ów, przesiarki, filtru, czy idziemy w nowe geotermię, fotowoltaikę, jakie pana jest zdanie, czy odnawiamy źródła energii, które są dużo droższe. Już, troszkę czekałam. Mam takie pytania troszeczkę może bardziej konkretne. Jeżeli chodzi o jedność opozycji, chciałabym się zapytać, czy w tym kontekście, w kontekście ostatnich wydarzeń, na przykład wy macie plany co do wystawienia jednego kandydata wspólnego na prezydenta Warszawy? Bo myślę, że to jest dosyć istotne, no i trampolina do prezydenta Polski, tak? Także pierwsze pytanie w tym kontekście. Drugie tutaj troszeczkę w tym, co mówiła Dominika, że nie docieracie. No nie docieracie, bo na przykład nie istniejecie w internecie zupełnie. Nie ma was w ogóle. PiS wygrało. Ja bardzo dużo czytam, dużo różnych portali z różnych stron i tak dalej i nie ma was. Nie, w ogóle nie istniejecie. No bo często jeszcze coś tam się pojawia praktycznie w ogóle. A PiS wygrało no w tej kategorii 18-24 chyba dosyć znaczne, więc no, trzeba coś z tym zrobić. No i też w tym kontekście moje pytanie też osobiście chyba do pani, bo z tego co pamiętam stworzyliście gabinet cieni i nie widać pracy tego gabinetu cieni, nie widać propozycji. Dzisiaj czytałam bardzo ciekawy wywiad z profesorą Doską, która mówiła też oczywiście o tym dalej i tak dalej, ale generalnie nie ma. Wy nie macie, żadna partia opozycyjna nie ma propozycji co po tym, co po PiSie.
Może to powinna być ta wizja. Bo się jakby nie pojawia tutaj żadna wizja, żadne konkretne propozycje. Jak będziecie chcieli to odpowiedzieć? I czy w ogóle, na przykład reformę, już nie mówię o Trybunale, ale o edukacji. Dziękuję. A jeszcze do panów tutaj zaproszenie do pani, bo no wiem, bo bardzo prosili, żeby przekazać. Jak tylko zaprosi jakiś samorządowiec, który będzie startował, tu naszego działacza też zachęcam. Bardzo proszę, oczywiście będę się angażować i robić kampanię, jeśli to się przyda. Nie chciałabym szkody narobić, ale jeśli się przydała, choć przez moment mogę roznosić ulotki, robiłam to w Radomiu i wspierałam mojego prezydenta, który zmienił prezydenta PiS-u po dwóch kadencjach. Więc jak tylko będziecie Państwo uważali, że powinniśmy się jeszcze spotkać, to jestem do Waszej dyspozycji. Jeśli Pan dzisiaj pyta, dlaczego tak się stało, że na Pieralski, powiem, wiele osób było w naszej partii, w Platformie Obywatelskiej. Jak Pan sięgnie historia, był Pan w niej, jak Pan mówi, od początku, to nie tacy ludzie jak na Pieralscy byli w Platformie Obywatelskiej i startowali z naszych list. Ale wtedy, kiedy te listy się tworzyły, fakt, jest to prawdą, to ja byłam szefową i to działo się na zarządzie krajowym, ale każdy region ma swojego szefa. Ja nie znam ludzi, przepraszam, aż tak personalnie, żeby wygłaszać opinię o każdym kandydacie, bo on jest kandydatem z zachodniopomorskiego, z mazowieckiego, z małopolskiego, lubelskiego. To szefowie regionu decydują i bronią swoich racji, a w głosowaniu decydujemy kto, czy ten, czy inny. Taka jest moja odpowiedź. Oczywiście nie mam zastrzeżeń co do tego, żeby powiedzieć dzisiaj o Napieralskim, bo głosuję razem z naszym klubem. Nie wyłamał się jeszcze z żadnego głosowania. Jest w stosunku do Platformy, odkąd jest w klubie, znaczy jest wybrany z list Platformy. I zawsze, mimo że w klubie Platformy w Senacie nie jest, stara się być lojalny. Ja wiem, gdzie są jego korzenie, ale proszę pamiętać, jeśli dzisiaj Platforma ma wygrywać, to Platforma musi być silną partią centrową, naprawdę ze skrzydłami na prawo i na lewo. Dzisiaj konkurowanie z PiS-em po prawej stronie to jest walka z wiatrakami. Ten elektorat, który nie jest zagospodarowany przez słabości lewicy dzisiaj, bo nie ma jej w parlamencie, oferta dla tej grupy to wzmocnienie lewego skrzydła i szerokie poparcie dla partii centrowej, która ma być liberalna gospodarczo, ma być wrażliwa społecznie, bo tak ja ją widzę. I nie uciekajmy od haseł czy od ludzi, którzy mogliby nas w tym wspierać. Jeśli chodzi o pytanie pani, czy jesteśmy dzisiaj gotowi na to, żeby wystawić jednego wspólnego kandydata w Warszawie. Więc odpowiem pani, to jest jedyna szansa, żeby PiS nie wygrał Warszawy. To jest jedyna szansa, żeby dzisiaj schować swoje ambicje personalne, tak? Bo mówię tu o liderach ugrupowań, mówię o PSL-u, o Nowoczesnej. Niech oni schowają w tej chwili swoje ambicje do kieszeni i poprą jednego mocnego kandydata. Oczywiście my, jako największa partia opozycyjna i robiąca dobre wyniki w Warszawie, bo w Warszawie robimy dobre wyniki. To jest nasze miasto związane z Platformą Obywatelską, więc myślę, że gdyby dzisiaj był kandydat z Platformy Obywatelskiej, mocno wsparty przez Nowoczesną, mocno wsparty przez PSL, ale również mocno wsparty przez Lewicę, to jest szansa obronić Warszawę i nie oddać tej Warszawy PiS-owi. To wszystko. Pan poseł pozwoli, to w naszym wspólnym imieniu bardzo serdecznie dziękuję za udział w dzisiejszym spotkaniu. To, że Państwo chcieliście spędzić z nami popołudniowy czas w dniu pracującym, to dla nas wielki zaszczyt, ale powiem także jedno, że za rok, ponieważ od listopada jeździmy po całej Polsce i co dwa tygodnie jesteśmy w innym regionie, obiecujemy, ja to także Państwu obiecuję, że za rok wrócimy w to samo miejsce na spotkanie. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie.